Dzisiaj będziemy rozmawiać o magazynach energii cieplnej i chłodniczej. Temat jest, wydaje mi się, na topie. Co uważasz, Stefan? Chyba tak, chyba jesteśmy w takim okresie. No, to jakieś 80 lat potrafimy magazynować moc chłodniczą. To można powiedzieć, że jest na topie, w dalszym ciągu. W dalszym ciągu. Podzieliliśmy to dzisiaj na takie grupy tematyczne. Pierwszym z takich grupy tematycznych to są typy magazynów energii. Są różnego rodzaju te magazyny, opowiemy tutaj. Pojemność magazynów energii, czyli jakie te pojemności się dobiera magazynów, żeby zmagazynować energię na przykład dla domku jednorodzinnego. Dla kogo są takie magazyny energii przeznaczone, czy możemy je w domach stosować, czy gdzieś na fabrykach. Najczęstsze problemy z takimi magazynami, to jest punkt czwarty, czyli punkt programu czwarty, i jak nie należy dobierać magazynów, na co trzeba zwrócić uwagę i jakie problemy przy wykonaniu takich magazynów, z jakimi problemami spotkamy się. Punkt piąty to będzie dobór magazynów energii, generalnie dobór urządzenia grzewczego do magazynu energii lub chłodniczego. No i ostatni punkt, który pojawia się już od jakiegoś czasu, to są inteligentne sieci energetyczne SG Ready ze współpracy z naszymi magazynami energii, czyli z magazynami energii ciepła i chłodu. Więc zacznijmy może od pierwszego punktu. W tej chwili na przykład większość z nas posiada pompy ciepła gruntowe. Może nie większość, źle powiedziałem, teraz większość jest powietrznych, nie? Zdecydowanie więcej. Więc ci, co posiadają pompy ciepła gruntowe, mogą wykorzystać taką pompę ciepła gruntową do magazynowania takiej energii. Natomiast, żeby ją magazynować, trzeba zwrócić na kilka elementów kłopotliwych uwagę. Po pierwsze, żeby nie było żadnego cieku wodnego, który nam tę energię zgromadzoną odbiera, bo takie magazynowanie z pomocą zwykłej pompy ciepła gruntowej, no po prostu oddajemy tę energię komuś innemu. Na przykład sąsiadowi. Tak samo dzisiaj podczas rozmowy na ten temat ze Stefanem zastanawialiśmy się, czy wymienniki poziome, bo tutaj mówimy, ja pokazałem akurat wymieniki pionowe, ale czy wymieniki poziome są w stanie magazynować energię? Stefan mówi, że rzeczywiście są w stanie, tylko na jakiejś odpowiedniej głębokości, to gdzieś po około 5 metrów, tak? Czy tak, około 2 metrów już jest wystarczające na to, żebyśmy uciekli poza strefę przemarzania gruntu i poza strefę, gdzie powiedzmy już ten spadek temperatury nie jest tak znaczny. Mamy już małą różnicę temperatur, także jesteśmy w stanie coś tam zmagazynować. No bo tak standardowo w naszym klimacie, czyli Dolnym Śląsku, no to tak gdzieś 1,20 m, taki jest montaż. Taki strefa przemarzania gruntu jest u nas około 70 cm, 50 cm. Kolejne to mamy strefę, gdzie mamy rozkład temperatury taki dosyć znaczący. Poniżej tego już instalujemy wymieniki płaszczyznowe. I możemy korzystać oczywiście z takiego magazynu energii, natomiast no, rzadko to ma swoje uzasadnienie, ponieważ przecież grunt jest naturalnym magazynem energii słonecznej, która dociera do niego, jak również opady. Także generalnie to jest takie naturalne. Nie musimy wydawać jakichś specjalnych pieniędzy na to, bo naszym magazynem ciepła jest grunt. No. To jest pewien plus, natomiast po drugiej stronie pojawia się chłód, który gdzieś musimy oddać. No i większość domów, które posiada pompy gruntowe, no to jedynie może służyć do chłodzenia takiego domu, takiego obiektu. Natomiast no, jeżeli byśmy chcieli zmagazynować więcej tej energii, to musimy ten chłód po prostu wrzucić na zewnątrz podczas lepszych warunków atmosferycznych. Tak jest. Więc taka pompa gruntowa, która miałaby nam służyć w krótkich okresach za magazyn energii, chyba nie zda nam egzaminu. Co? Raczej nie. Raczej nie. Będzie to inwestycja. Inwestycja już. Ktoś, kto poniósł już koszty, no to i tak się nie pocieszy tym magazynem energii na dłuższą metę. To będą tylko okresy, wydaje mi się, przejściowe. Tak? Jesień, wiosna, gdzie jeszcze na tą energię może tam magazynować podczas dnia. Ale na dłuższą metę trzeba byłoby wrzucać gdzieś chłodne powietrze. Nie? Więc tutaj ten magazyn jest raczej dla przemysłu. Następnym magazynem i akumulatorem ciepła, o którym tutaj
wspomniałem, jest magazyn wytworzony pod ziemią, ale w postaci zbiornika wodnego. Tej wody potrzebujemy dosyć dużo. Tutaj akurat na tym szkicu jest temperatura 90 stopni, jednak jak mamy na uwadze pompy ciepła, no to raczej ten magazyn pomp ciepła nie nadawałby się z tego względu, że ta temperatura jest poza zakresem standardowych pomp ciepła. Taka maksymalna temperatura dla pomp ciepła to jest rzędu 55-60 stopni. To jest maksimum. To jest maksimum. Tak, ale wydajność tych pomp po prostu spada w dół i tak naprawdę tracimy to na COP, na tej wydajności przemiany gazowej fizycznej. Więc jeśli budujemy lub mamy możliwość jakiegoś podziemnego jeziora czy tam jakiegoś zbiornika wodnego, to musimy też zbadać to geologicznie, czy czasami ta woda gdzieś nie przepływa, nie oddaje ciepła, jakie, czy to jest zamknięta na pewno komora, czy ta woda spełnia odpowiednie parametry, bo może się okazać, że ta woda w ogóle się nie nadaje do... Więcej szkody sobie narobimy, ponieważ nam rozpuści wymienniki i albo uszkodzi nam urządzenia. No więc tutaj... Natomiast ten pomysł, który jest tutaj zaprezentowany na tym rysunku, to jest zbiornik podziemny, który może służyć do retencji wody deszczowej. I u nas we Wrocławiu jeden z inwestorów podjął taki temat, ponieważ ma bardzo duży teren utwardzony. Bywają kłopoty w czasie ulewnych deszczy, nie wiadomo co z tym zrobić, gdzie odprowadzić, to kanalizacja budowlowa tego nie przyjmie. Natomiast taki zbiornik retencji wody może mu służyć za magazyn energii, jak najbardziej. Oczywiście. Poza tym tą wodę również może użyć częściowo do rozpraszania ciepła, skraplania z tych pomp ciepła, które ogrzewają ten cały budynek użyteczności publicznej, tylko centrum handlowego. Tych pomp ciepła jest całkiem dużo, bo jest ich około 300 na obiekcie i gdzieś to ciepło musi być rozpraszane. Ono może być rozpraszane oczywiście przez wentylatorową chłodnię wody lub jak kto woli przez wieżę chłodniczą, ale równie dobrze możemy wprowadzić to ciepło do takiego magazynu energii. I skorzystać z tego magazynu, jak przyjdzie na potrzeba. Czyli tak okres jesienny my jesteśmy w stanie z tego magazynu korzystać. Tak, a ponieważ ten zbiornik tam będzie naprawdę duży, bo na to akurat ten obiekt prawdopodobnie uzyska dofinansowanie, więc jest to przy okazji. No, ciekawa alternatywa, rzeczywiście, można zawsze wykorzystać. Najbardziej popularnym magazynem energii jest ciepła woda, tak zwane zbiorniki buforowe, buforem ciepła. Najbardziej popularne od pewnego czasu, ludzie wykorzystują taki zbiornik z żarówkami elektrycznymi. No bo wtedy jesteśmy w stanie podnieść tę temperaturę dosyć wysoko, czyli uzyskać 70-80 stopni z tymi grzałkami. Natomiast no, trzeba dobrać dobrze tą ilość tej energii cieplnej, żeby ogrzać ten swój dom w późniejszym czasie. To jest jedno chyba z najtańszych rozwiązań. Natomiast trzeba się liczyć, że ta grzałka elektryczna ma COP1, tak, lub nawet poniżej. Niewielkie, więc ilość zużytej energii, 1 kW energii elektrycznej równa się 1 kW energii cieplnej, tak w skrócie. Więc... Jeszcze musimy doliczyć straty przez przenikanie, przez ściankę. Przez ścianki, tak. Tej izolacji, która chroni zbiornik. Tak, większość... Może się okazać, że będziemy mieli dosyć duże te straty. No okej, jeżeli ta energia elektryczna jest za darmo, powiedzmy, albo jesteśmy w stanie ją wyprodukować w czasie występowania nadwyżki produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych, to ma to swoje uzasadnienie. Natomiast pozwoliliśmy sobie na koniec przedstawić taki przykład, jak duży magazyn energii, gdzie musielibyśmy to zmagazynować w wodzie, byłby nam potrzebny do tego, żeby ogrzać dom, powiedzmy w ciągu doby. W ciągu doby. To może być dosyć zastanawiające. Później zobaczmy, czy jest jakaś alternatywa do tego. Tak, więc taki zbiornik, jak wracając do tego zbiorniku buforowego, on ma charakterystykę C, dokładnie nie pamiętam akurat modeli ani nazw firm, więc na pewno to jest strata poziomu 13 W na metr kwadratowy, taka jest informacja charakterystyka tych zbiorników buforowych i o tym też trzeba pamiętać, że ta strata niestety nas dotyka. Jeżeli ten zbiornik przeniesiemy do dużego pokoju, to będzie już całkiem odpowiednia ilość. Tak, to będzie nie, to się zmieścimy później. Piec.
Były kiedyś takie. A poza tym jeszcze to jest deklarowana strata, a ona może być znacznie większa. Może być znacznie większa. To wszystko zależy od jakości izolacji. Od temperatury otoczenia. Temperatury otoczenia i tak dalej. Więc takie typy akumulatorów ciepła ja osobiście zdam. Znasz jakiś dodatkowy, jakiś inny akumulator? Powiedz mi, a co tak mnie interesowało, właśnie teraz rozmawiamy o tej cegle szamotkowej. Mieliśmy takie piece, pamiętasz? Właśnie, bo żeby coś zmagazynować, jakąś energię, to musimy mieć jakiś kompromis między dwoma wielkościami. Dobrze by było mieć duże ciepło właściwe tego materiału, w którym chcemy magazynować energię. Jasne, to jest powiedzmy pierwszy warunek, ale cegła szamotkowa, czy antracyt, czy perlit, no nie mają za dużego tego ciepła właściwego. Ale jest jeszcze jedna wielkość, gęstość. Czyli im materiał jest gęstszy, jesteśmy w stanie w nim zakumulować tą energię, już nie tylko wynikającą z samego ciepła właściwego, ale mamy gęstość tego materiału. Dlatego właśnie budowaliśmy kiedyś piece. Kaflowe. Ktoś na to wpadł przed naszą erą i stwierdził, że to jest dobry pomysł. No, tylko tam oczywiście temperatura to musiała być wyższa niż nasze 55 stopni, więc... Tak, no to pomp ciepła jest to średnio potrzebne. Nie jest to dobre rozwiązanie na tym etapie. Wcześniej może i tak. Teraz przechodzimy do akumulatorów mocy chłodniczej, czyli twojej specjalizacji. To jest właśnie to, co nas interesuje. Znaczy, to jest jedna z rozwiązań. Ja akurat stwierdziłem, że powinniśmy pomyśleć o tym, w jaki sposób magazynować moc chłodniczą. My nie musimy wymyślać koła od nowa, bo koło już dawno zostało wymyślone. Zaczęło się dosyć dawno temu, kiedy ludzie budowali lodownie. W czasie zimy wycinali kawałki lodu, wrzucali do tak zwanej ziemianki, gdzie przechowywali żywność przez długi czas. I wszystko bazowało na cieple topnienia lodu. Ponieważ ciepło topnienia lodu jest, no powiedzmy, dwa rzędy większe niż ciepło właściwe wody, to widać, jak dużą moc możemy zgromadzić w kilogramie lodu. No to w takim razie chłodniarze oczywiście wpadli na genialny pomysł. To w takiej sytuacji spróbujmy zmagazynować moc chłodniczą i co nam to może dać w przyszłości. Właściwie oglądam te obrazki, które tutaj zdjęcia tego magazynu chłodniczego, zastanawiam się, jak sobie radzicie ze zwiększaniem objętości podczas zamarzania. Żaden problem. Tutaj mamy akurat na górze widać takie mieszadła, które mają silniki elektryczne. Ja akurat nie stosuję mieszadła już od wielu, wielu lat. Wszędzie tam, gdzie były mieszadła, wymieniałem to na pompy liniowe, gdzie no, można było spokojnie z takich dwóch mieszadeł zrezygnować. One miały po 16 kW mocy elektrycznej, więc półtorej kilowatowy silnik pompy przy tym wydaje się zabawką. I to równie skutecznie potrafiło wymieszać tę wodę, która z kolei później zasilała nasze odbiorniki mocy chłodniczej. O jakiej wodzie mówimy? Bo jeżeli mówimy o wodzie lodowej, to ja chciałem przypomnieć, że woda lodowa ma temperaturę plus 1 stopień, ma kontakt z lodem. I tutaj nieraz błędnie jest to przyjmowane, ponieważ akurat też jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska, że woda lodowa ma 6 stopni. Nieprawda, ma plus 1. Bo jest jeszcze wodą. Jest jeszcze wodą. Woda lodowa ma plus 1 i ma kontakt z lodem. I my tą wodę jesteśmy w stanie wykorzystać później oczywiście z podmieszaniem ciepłym do klimatyzacji, z wielkim powodzeniem. Przedstawię oczywiście takie rozwiązania. I takie rozwiązania mają naprawdę sens. A dlaczego mają taki wielki sens? To wystarczy sobie pomyśleć w następujący sposób. Mamy dwie taryfy za energię elektryczną. Urządzenia chłodnicze, które tutaj są źródłem
tej mocy chłodniczej dla tych parowników, które tutaj są zanurzone w tym basenie z wodą. No to tak naprawdę mogą pracować te urządzenia w okresie, kiedy mamy energię dostępną poza szczytem, czyli jest ona znacznie tańsza. Oczywiście pokrywałem część zysków ciepła, które i są... popatrz na tę rzecz, że to poza szczytem jest zazwyczaj wieczorem od 22 do 6 rano, więc mamy sprzyjające warunki atmosferyczne. Tak, mamy sprzyjające warunki atmosferyczne, co też pokażę, bo też przygotowałem taką analizę. Jesteśmy w stanie pracować znacznie bardziej skutecznie przy wyższym współczynniku efektywności, tańszą energią, która jest dostępna, wytwarzając sobie coś na zapas. Prawda? I możemy to pokryć, ten pik, który nam może występować w ciągu dnia, kiedy zapotrzebowanie na moc chłodniczą rośnie, możemy to pokryć właśnie z tego magazynu. Okej, to w takim razie może przejdźmy do tej prezentacji jeszcze, doboru tego magazynu chłodniczego. A jeszcze chciałem tutaj na marginesie powiedzieć, bo o jakich temperaturach rozmawiamy. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę fakt, że chcemy magazynować w lodzie, okej, jasne, no to ten zakres temperatur, co jest powyżej, dla wszystkich instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, jesteśmy w stanie pokryć. Ale czy jesteśmy w stanie przygotować sobie moc chłodniczą, taką na zapas, dla innych temperatur? Tak, oczywiście, że możemy i to jest nam dosyć dobrze znane, bo minus 21,7 stopnia Celsjusza jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą eutektycznej mieszaniny lód i sól kuchenna. Trzeba tylko pamiętać o odpowiedniej proporcji. Jest to dosyć skuteczne, bo skoro ktoś to wymyślił przed naszą erą, no to widać, że do tej pory to używamy do otrzenia dróg chociażby, bo to jest jeden z tych przykładów, a tutaj jesteśmy w stanie magazynować w takiej eutektyce też właśnie w ten sposób moc chłodniczą. No niestety już nie będziemy mieli do dyspozycji ciepła topnienia lodu, które wynosi 333 kJ na kilogram, ale to jest w dalszym ciągu bardzo wiele, ponieważ mamy 280. Teraz, czy jest jeszcze jakaś niższa temperatura do osiągnięcia? Oczywiście. Zamiast soli kuchennej użyjemy soli wapniowej, CaCl3. Przy odpowiedniej proporcji jesteśmy w stanie osiągać minus 55 stopni i to magazynować. Czyli generalnie dla przemysłu spożywczego, czyli pokrywamy cały zakres temperatur, tak, który jest nam potrzebny. I nie potrzebujemy rozbudowywać takich zamrażarek, żeby później to... Nie ma potrzeby. Możemy zastosować coś mniejszego, co nam będzie pracowało w stałych warunkach przez dłuższy czas. Jesteśmy w stanie zmagazynować to i pik zapotrzebowania jesteśmy w stanie pokryć z magazynu. Dobrze, może przejdźmy do tej dalszej części prezentacji, o której właśnie zaczęliśmy w początek. Tutaj mamy twój wykład z akumulacji mocy chłodniczej. Tak. Z Politechniki Wrocławskiej. Więc... Przejdźmy do następnego slajdu. Pozwoliłem sobie przygotować dwa przykłady. I teraz w jaki sposób chcemy pokryć zapotrzebowanie na moc chłodniczą dla jakiegoś obiektu. Na początek chciałem przedstawić, bo zrobiłem trochę więcej tych przykładów. Spróbujmy może w ten sposób, że mamy jakiś obiekt, niech to będzie mleczarnia, bo to jest taki bardzo, bardzo sprzyjający przykład. W mleczarni mamy występujący bardzo duży pik zapotrzebowania na moc chłodniczą, który trwa około 2-3 godzin, nieraz 4. Ale to nie jest więcej. Reszta to jest praktycznie w porównaniu do tego piku, to zapotrzebowanie jest 20-30% tej największej wartości. Jak może postąpić chłodniarz? On może postąpić na dwa sposoby. Albo możemy przygotować moc chłodniczą na ten pik, co oznacza potężną instalację chłodniczą o wielkiej mocy. Do tego oczywiście jest potrzebne też bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, żeby te maszyny uruchomić w momencie, kiedy jest największe zapotrzebowanie. I taka cały czas musi być do dyspozycji. Druga możliwość jest taka, że
Budujemy dużo mniejsze urządzenie, szykujemy do tego magazyn w postaci akumulacyjnej chłodni wody i możemy w tym momencie już zmniejszyć to nasze urządzenie chłodnicze, licząc na to, że za pomocą tego magazynu mocy chłodniczej pokryjemy ten pik. Koherentność jeszcze do tego zapotrzebowania na moc chłodniczą i energię do zasilania tej instalacji chłodniczej, no trochę się pokrywa, ponieważ jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że dopływy ciepła są związane nie tylko z wysoką temperaturą, ale również z nasłonecznieniem i tak dalej. A to akurat sprzyja rozwojowi OZE, czyli na przykład instalacji fotowoltaicznych albo jakichś innych, z których energia jest dostępna. Czyli możemy w tym momencie znacznie zminimalizować ilość kupowanej energii z zewnątrz. I do tego zachęcam właśnie, żeby myśleć w ten sposób, ponieważ szczególnie w przypadku urządzeń chłodniczych to OZE nam bardzo sprzyja. Większość moich klientów właśnie decyduje się na tego typu instalacje. Wspomniałeś o mleczarni, więc jeżeli w mleczarni po prostu odbywają się pewne piki, czyli jeżeli mleko jest ciepło dostarczane i musi być natychmiast chłodzone, więc ta ilość energii jest nagle potrzebna dużej ilości, bo mówię o energii chłodniczej. Tak. I nie trzeba by było, pokażemy tutaj na tym przykładzie, w jaki sposób wykorzystać magazyn chłodniczy, energii chłodniczej, który zastępuje nam te drogie urządzenia. Dokładnie, dokładnie. Przejdźmy do następnego slajdu. Jeszcze dalej. O. Więc spróbujmy przeanalizować ten cały przykład, który tutaj mamy. To jest taka typowa mała mleczarnia, z którą jeszcze walczyłem za czasów, kiedy byłem młody. Mieliśmy przerobu dziennego 20 tysięcy litrów. Jeszcze wtedy nie mieliśmy tak naprawdę do dyspozycji tych wszystkich znakomitych urządzeń do transportu mleka schłodzonego. Tak naprawdę to było naprawdę niewiele czasu, żeby przewieźć to mleko do mleczarni, żeby można było od niego odebrać ciepło, ewentualnie później spasteryzować i tak dalej, żeby przeciwdziałać rozwojowi bakterii. Z tym w ogóle była związana historia, jak te zakłady mleczarskie się rozwijały. I one się rozwijały w ten sposób, że oddalone były od siebie mniej więcej o jakieś 100 km maksymalnie. Później z czasem, jak urządzenia chłodnicze zaczynały trafiać do zakładów, właściwie do rolników, którzy produkują to mleko już było schładzane na miejscu. Było to przetworzone izotermami. Strata, czyli dopływy ciepła do tych całych cystern nie są duże, bo to są naprawdę znakomicie izolowane cysterny, no ale dojeżdża to do zakładu mleczarskiego i tam musimy podjąć odpowiednie procesy, czyli trzeba to mleko spasteryzować i później nagle schłodzić. Mamy na to powiedzmy około godziny, a ponieważ te całe cysterny zjeżdżają mniej więcej w tym samym czasie, no to powstaje pik zapotrzebowania na moc chłodniczą. I widzę, że to wyliczyłeś to zapotrzebowanie na poziomie... To jest według tej pierwszej koncepcji, gdzie na schłodzenie powiedzmy tej ilości mleka 20 tysięcy litrów, co wcale nie jest dużo, bo ta największa mleczarnia, którą ja się zajmowałem, przerabia dziennie 750 tysięcy litrów mleka dziennie. To jest trochę większa już zabawka. Więc tutaj potrzebujemy tylko 320 kW. A to jest szczytowe zapotrzebowanie. I co? Czy my mamy zbudować taką instalację chłodniczą, to ile to mleko by musiało kosztować później? Myślę, że jakieś 6-7 zł, może i 10. Nie liczę inflacji. Przejdźmy dalej. No dobra, teraz mamy drugi składnik bilansu. Mamy ten proces pasteryzacji, gdzie mówiłem, że to mleko jest podgrzewane do 73 stopni, natomiast później musimy to nagle schłodzić do 4. No i mamy kolejne 113 kW, które nam dochodzą. Czyli razem 440. No, to zaczyna nam rosnąć, prawda? Przejdźmy dalej, bo tam mieliśmy 14 godzin na to, żeby to zrobić.
jak to sobie pospinamy, plus wszystkie jeszcze magazyny, to akurat ich zapotrzebowanie jest niewielkie, to jest 25 kW. Mamy 450 kW mocy chłodniczej i co, budować takie urządzenie chłodnicze? To już naprawdę potrafi kosztować. Co my możemy zrobić? Rysujemy histogram. Patrzymy, w których godzinach, które dopływy ciepła się ujawniają. I widzimy ten pik, który mamy w przypadku tego dopływu ciepła, kiedy zjeżdżają nam wszystkie cysterny i musimy to mleko schłodzić. No dobrze, a tutaj jeszcze pokazałem takie pole pod wykresem, bo można oczywiście taki schodkowy histogram zrobić. Co to pole możemy przyrównać do pola pod tą kreską. Co nam to daje? Daje nam to tyle, że widać już, że średnia moc urządzenia chłodniczego, która byłaby potrzebna do pokonania wszystkich tych dopływów ciepła występujących w ciągu doby, to było 176 kW. Okej, no to teraz, skoro tak jest, no to wszystkie te puste pola, które występują pod tą kreską taką przerywaną, no to musielibyśmy wypełnić magazynem mocy chłodniczej. No to trzeba to zrobić. To przejdźmy dalej. Budujemy akurat taką akumulacyjną chłodnię wody. Mamy w niej odpowiednio długie wymieniki wężownicowe, które są opływane, czy one są zanurzone w tej wodzie. Tak jest. I teraz nam nie jest potrzebna ujemna temperatura. Nam jest potrzebna temperatura powyżej zera. Czyli tutaj w tym przypadku będzie to plus jeden. Gdzie jest w takim razie ten zysk? No my możemy zakumulować tą moc chłodniczą w lodzie. Jeżeli ciepło przemiany fazowej, czyli ciepło zamarzania wody, to jest 333 kJ na kilogram, ciepło topnienia jest identyczne, bo to jest ta sama przemiana, tylko w odwrotną stronę. To my jesteśmy w stanie zmagazynować to ciepło na naszych wymiennikach wężownicowych. Przejdźmy dalej. Musimy tylko określić, ile tego lodu ma się zgromadzić na tych rurkach. Więc wykorzystujesz to zmianę fazową. Tak jest, tak jest. To jest PCM. To jest klasyczny PCM. I od tego się zaczęło. Później będziemy rozmawiać o magazynowaniu ciepła. Tutaj mówimy o magazynowaniu mocy chłodniczej. Więc ja muszę zmagazynować różnicę między tym średnim zapotrzebowaniem, które wynosi 176 kW, a 458. Po to, żeby mi starczyło na 2 godziny tego piku. Prawda? Bo tam jest najgorzej. Okej. Okay. Czyli wyszło ci... Wyszło mi w sumie, że muszę zmagazynować 6 ton, trochę ponad 6 ton lodu. A to oznacza odpowiednią objętość tego lodu. Czyli mamy trochę ponad 6,5 metra sześciennego. To musimy zmagazynować na wymiennikach naszych wężownicowych. Przejdźmy dalej. I teraz właśnie zaczyna się ten model matematyczny, którego celem jest prawidłowe zaprojektowanie akumulacyjnej chłodni wody. Czyli odległości, jakie powinny być zachowane między siedlicą rurek. Tak, dokładnie. Więc w kroku czwartym przedstawiam, jak to ma wyglądać. Zazwyczaj bazujemy na warstwie lodu około 20-25 mm. Tyle ma nam narosnąć na wymienniku wężownicowym. Jeżeli to sobie wezmę i wezmę ten przekrój tego pustego walca, bo mamy tą przestrzeń pomiędzy ścianką zewnętrzną, a ścianką zewnętrzną pokrywy lodowej, to wychodzi na to, że całkowita długość wszystkich moich wymienników wężownicowych to będzie 2,5 km. Trochę spora. Okej, fajnie, ale to akurat jesteśmy w stanie w takim basenie bez problemu zmieścić. Jak najbardziej. I tutaj przedstawiłem takie wymiary, jakie się stosuje zazwyczaj. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Tutaj pokazuję już, w jaki sposób konstruujemy ten układ równań. Bo tam było to tylko przedstawienie, ile tego lodu ma się zmieścić i na jakiej długości fizycznie on musiałby występować.
To teraz my musimy sprawdzić te swoje obliczenia, czy my jesteśmy w stanie odebrać to ciepło skutecznie i zmagazynować ten lód na tych naszych wężownicach. Cały ten proces przekazywania ciepła wygląda w następujący sposób. Mamy ciepłą wodę, z której odbieramy ciepło. OK. Czyli następnym krokiem to jest nasza zewnętrzna powierzchnia warstwy lodowej, tej warstwy lodowej, która jest zgromadzona na tym naszym wymienniku wężownicowym. Następnie mamy proces przewodzenia ciepła przez warstwę lodu. Następnie mamy zewnętrzną ściankę rury, przewodzenie przez ściankę rury i dochodzimy do wrzącego czynnika chłodniczego, który jest wewnątrz rury, czyli klasyczny parownik. Teraz, ponieważ to jest ściana rurowa, jeżeli sobie pododajemy te wszystkie, poprzenosimy na drugą stronę te wszystkie nasze współczynniki przewodzenia ciepła, jak również ten logarytm ze średnic, no to dojdziemy do tego, że będzie nam potrzebne rozwiązanie już tego układu dwóch równań, bo będziemy mieli tylko dwie niewiadome. Pozostanie nam jeszcze określenie współczynnika wnikania ciepła od strony wody do pokrywy lodowej i tego współczynnika wnikania ciepła wrzącego czynnika chłodniczego. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Właśnie cały ten tok obliczeń przedstawiam. Natomiast dla mnie najważniejsza rzecz, ponieważ tu jest najtrudniejszy proces wnikania ciepła, to jest wymuszenie przepływu wody w tym basenie z tymi wężownicami, żeby uzyskać odpowiedni przepływ turbulentny. Jak wiemy, to tutaj musielibyśmy doprowadzić do momentu, kiedy liczba Reynoldsa osiągnie wartość powyżej 10 tysięcy. I to jest konieczne do tego, żebyśmy mogli skutecznie odebrać ciepło tą warstwą lodu, która jest omywana tą wodą. Nie jest to aż takie łatwe, dlatego albo kiedyś się używało mieszadeł, a ja używam pomp, tych liniowych, które mają intensyfikować ruch wody. Przejdźmy do kolejnego slajdu. I tutaj tak, no nie mamy średnicy przewodu okrągłego, tylko mamy niestety, ale basen, czyli mamy tak naprawdę przekrój prostokątny, no to musimy przedstawić go jako jakąś średnicę hydrauliczną, dlatego tutaj właśnie użyłem tego wzoru, który jest w lewym górnym rogu. Wyszło mi, że jeżeli chcemy osiągnąć liczbę Reynoldsa 10 tysięcy, to ta prędkość w tym przekroju, pomiędzy tymi rurami, w tym przekroju musimy osiągnąć powiedzmy 0,018 metra na sekundę. To nie jest to strasznie intensywne. Stąd mówię, że spokojnie możemy się posłużyć pompami liniowymi. Ważne, żeby osiągnąć taką prędkość w tym przekroju. Dzięki temu jestem w stanie uzyskać współczynnik wnikania ciepła no, całkiem intensywny, czyli mamy 1400 watów na metr kwadrat Kelvin. To jest naprawdę sporo. Przejdźmy dalej. Następnym etapem jest przedstawienie procesu odparowania wewnątrz rur. I to już jest od strony czynnika chłodniczego. Przedstawiłem tutaj, jak się to przelicza, tak żeby doprowadzić do tego równania końcowego, które zostanie podstawione z kolei do układu równań przekazywania ciepła. Czyli mamy dwa równania, tylko jedno z nich jest liniowe, a drugie jest silnie nieliniowe. Najłatwiej się posłużyć tutaj Excelem. Proszę dalej. I ja to robię w ten sposób. Czyli do Excela podstawiam do tych dwóch równań, które są tutaj przedstawione. Podstawiam na cały czas temperaturę ścianki wewnętrznej rury. I ona może być w zakresie od temperatury odparowania do temperatury wody. Czyli od minus 10 załóżmy do tych plus 1. Tak. Jeżeli to podstawię w taki sposób i to przedstawię tak jak na tym wykresie, no to wychodzi mi punkt przecięcia. Tak jest. Czyli mamy gdzieś około tam minus 4 stopni. I idziemy dalej. Już wiem, jaka jest gęstość strumienia ciepła. Skoro tak, no to w następnym kroku podstawiam już do wzoru pekleta. Czyli musimy określić współczynnik K. Ponieważ to jest ściana rurowa, to nie jest ściana płaska, dlatego tutaj wymiar jest w watach na metr kwadrat Kelvin. W watach na metr Kelvin, przepraszam. Tak, to jest mój błąd.
Przejdziemy jeszcze dalej. I teraz co? Wzór peklata widać na samej górze. Mamy różnicę temperatur, mamy K, które określiliśmy, i mamy L, czyli długość naszego wymiennika wężownicowego. Po podstawieniu widać, że na nie chodzi 2000, no niecałe 2000 metrów. Czyli jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę, że te wszystkie zależności mają dokładność około 15%. Znaczy, no, wymagają przemiarowania o 15%, żeby być pewnym tego, co się robi. Czyli mamy tutaj 2300. Przypominam, że wcześniej nam wyszło gdzieś około 2,5 km powinniśmy mieć takiego. Teraz mamy 2,3. Teraz mamy 2,3, czyli spokojnie jak zrobimy 2,5 będzie w sam raz. No i zobaczmy, co się stało. Chciałbym umówić teraz, gdzie są jeszcze korzyści, bo po pierwsze mam dużo mniejsze urządzenie chłodnicze. Po drugie, ono mi pracuje przez całą dobę. Pracuje w stabilnych warunkach, ale przecież jeszcze temperatura powietrza na zewnątrz w nocy jest znacznie niższa. Czyli jestem w stanie produkować moc chłodniczą znacznie skuteczniej. Ja już nie potrzebuję takiego potężnego przyłącza elektrycznego, bo tutaj tak naprawdę to co? Ja mam tutaj 62 kW zapotrzebowania, a tam na pół megawata ja bym potrzebował no, ze 150. No to mam 100 kW w suchym. Tak. Przejdźmy jeszcze dalej. Tak wygląda taka akurat instalacja chłodnicza. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy końcowo zmieściłeś ten akumulator w tej komorze, którą mamy na zdjęciu? To akurat jest jeszcze historyczny, tutaj jeszcze z Trzebnicy, bo tam mieliśmy taki malutki akumulatorek dla tej 20 tysięcy litrów. Bo to są chyba trzy takie akumulatory. Tak, no ta instalacja chłodnicza jest troszkę większa. No nie ma tych tam powiedzmy 176 kW, tutaj jest no, trochę więcej, jakieś 2 MW. No to już jest trochę więcej, ale za to tutaj jest znacznie więcej mocy chłodniczej. No i uniknąłem urządzenia chłodniczego o mocy 6 MW. Także tak to zaczyna wyglądać. Poza tym mamy jeszcze kilka takich dodatkowych instalacji, ponieważ cały ten zakład, który właśnie mam nadzieję, że będzie eksploatował tą instalację, on ma różne odbiorniki. My jesteśmy w stanie jeszcze się posłużyć sprzyjającymi warunkami zewnętrznymi, żeby zminimalizować jeszcze bardziej napęd spężarek. Możemy wykorzystać instalację free cooling. Dlatego tutaj w górnej części widać dry cooler, który nam dochładza powrót tej ciepłej wody, która wraca nam z odbiorników. On ma pracować gdzieś około 3,5 tysiąca godzin rocznie. No to już jest znacznie, no jest to bardzo korzystne, bo każdy fikunek, jeżeli tylko jest dobrze zaprojektowany, ma szansę, żeby nam tą wodę dochłodzić. Jeżeli ona wraca o temperaturze gdzieś około 12 stopni, to naprawdę jest to realne. No oczywiście też tutaj jest jeszcze druga instalacja chłodnicza, też fikunek, no ale znacznie, ponieważ to już jest w systemie pośrednim, mamy glikol, no i temperatura jest znacznie niższa, no to możemy tutaj osiągnąć powiedzmy gdzieś około 600 godzin pracy, co i tak w dalszym rozrachunku nam się opłaca. Przejdźmy jeszcze dalej. Tutaj chciałem przypomnieć, że my nie musimy przygotowywać tej mocy chłodniczej, bo dla nowych instalacji jak najbardziej uzasadnione jest bezpośrednim odparowaniem w tych wężownicach, które są zanurzone w tych basenach. Ale jeżeli mamy urządzenia chłodnicze typu chillery, czy możemy coś zrobić? Oczywiście, że możemy. Wystarczy obniżyć temperaturę odparowania, wysłać glikol zamiast czynnika chłodniczego do tych naszych wężownic. Tak. Jeżeli je odpowiednio zaprojektujemy, to jesteśmy w stanie dalej magazynować lód w takich instalacjach i też możemy to rozwinąć. Także to mój klient akurat dostał dwie drogi tutaj postępowania. Możemy sobie zrobić tak lub tak.
do jego decyzji będzie należało, czy będzie to realizował w taki, czy w inny sposób. Wiadomo, że jeżeli chodzi o bezpośrednie odpalanie, przy tak dużych mocach, no to już przechodzimy na amoniak. Jeżeli jest to amoniak, no to wydaje mi się, że bardzo zasadnym jest, żeby ten proces był realizowany w sposób bezpośredni, ponieważ woda neutralizuje amoniak, który ewentualnie gdzieś się tam uwolni. Ale patrząc z drugiej strony na to, że do każdej instalacji chłodniczej amoniakalnej my musimy mieć dwóch maszynistów chłodniczych na zmianę, których nie mamy. To oznacza 10 etatów rocznie, a 10 etatów, bo ja wliczam jeszcze urlopy, wliczamy w to jeszcze do tego jakieś chorobowe i tak dalej, a no minister rolnictwa nakazuje dwóch maszynistów na zmianę. To co my możemy zrobić? No musimy przejść na system pośredni, na system podwójnie pośredni, bo tutaj mamy podwójnie pośredni system. Bo żeby schłodzić wodę, to my musimy najpierw schłodzić glikol, nie? A dopiero glikol jest tak naprawdę schładzany naszym urządzeniem chłodniczym. Ale ta instalacja już jest praktycznie bezobsługowa. Albo możemy mieć jednego chłodniarza na etacie. I możemy dowolny czynnik chłodniczy zastosować. No i teraz, czy możemy taki pomysł zastosować w jakimś innym budynku, czy w innym procesie niż przemysł? Jak ci się wydaje? No, przyszło mi do głowy kilka pomysłów, jak opowiadałeś. Wiem, domyślam, że ci przyszło kilka pomysłów, ale mamy takie budynki, które nie są stale eksploatowane. Prawda? Biurowce, galerie handlowe, tak, pracują w określonych godzinach. No to w takim razie, po co my mamy budować instalacje chłodnicze na docelową moc, gdzie musimy tak naprawdę zwymiarować to na pik? Albo godzić się z tym, że no, temperatura w tym budynku będzie rosła. Tak, a jeszcze teraz pojawiła się taryfy, znaczy pojawiają się taryfy tak zwane C13, czyli przemysłowe, 13-3-strefowe. Tak. I ta najwyższa strefa to pokrywa się ze strefą pracy galerii. Z ich obciążeniem. Może nie maksymalnym, ale trzyma się takie maksymalne. Więc coraz więcej zapewne firm obsługujących takie galerie i takie obiekty, które funkcjonują podczas dnia, będzie szukało oszczędności. Powinny. Natomiast no, muszę cię trochę rozczarować. Mamy nadal, taki obiekt we Wrocławiu. Nadal płaci za to konsument. No oczywiście, że tak. No ale kłopot jest taki, że zostałem wezwany niedawno przez jedną firmę, która obsługuje jedną z galerii u nas we Wrocławiu. Dla podpowiedzi powiem, że to jest jedyna galeria handlowa we Wrocławiu, która ma akumulacyjną chłodnię wody. Więc no, kłopot był taki, że rozstrzeliły się wymienniki wężownicowe na przyłączach, które były wykonane z węży gumowych. Po 20 paru latach rzeczywiście to ma prawo. Miał prawo, tak. Ale nikt sobie nie zada trudu, żeby powymieniać te węże, tylko prośba była taka, żebym doprojektował jeszcze jednego chillera. Albo dwa. Okej. No więc mają tam 2 megawatowe chillery, oni chcieli jeszcze 2. Ja mówię, ale po co wam? No bo nam temperatura tutaj rośnie. Ja mówię, no dobrze. A pokażcie mi schemat waszej instalacji. Patrzę, wow, mamy akumulacyjną chłodnię wody. My to idziemy do maszynowni. Maszynownia jest no, w sumie na 3 poziomach. No, tam, gdzie mamy zjazd z tej galerii handlowej, z tego parkingu, no to tam w jednym z tych rdzeni mamy instalację chłodniczą. Na dachu są zainstalowane wentylatorowe chłodnie wody. Czyli mamy wieże chłodnicze do rozpraszania ciepła skaplania i przygromnych par. OK. Trochę niżej mamy już właściwą maszynownię chłodniczą, gdzie mamy 2 chillery o mocy po megawacie ze skaplaczami chłodzonymi wodą, która z kolei przynosi to ciepło tam do tych wież chłodniczych. Jeszcze poniżej tego mamy wymiennikownię, czyli mamy wymienniki, glikol, woda. I jeszcze niżej mamy akumulacyjną chłodnię wody.
Dlaczego im brakowało mocy chłodniczej? Bo wszystko było zaprojektowane tak, żeby pokryć te 3,2 czy 3,3 MW zapotrzebowania na moc chłodniczą. To 1-2 MW było schowane właśnie w tym akumulacyjnym wymienniku. I kłopot był taki, że ponieważ on był niesprawny, prawda, bo tam no niestety nikt się tym za bardzo nie opiekował, albo inaczej, opiekował się niewłaściwie, no to okazało się, że no, ponieważ to jest niesprawne, to my potrzebujemy więcej mocy. Ja mówię, a nie łatwiej było doprowadzić tą instalację do dobrostanu i zrezygnować z zakupu dodatkowych urządzeń, które będą jeszcze więcej energii konsumować, która jest jeszcze droższa, a w ogóle to moglibyśmy jeszcze zrobić sobie zadaszenie tego parkingu, który jest na dachu, z paneli fotowoltaicznych i napędzać, powiedzmy, czy zminimalizować tą ilość energii, która jest konsumowana przez instalację chłodnicze. Powiem tobie, że to nie jest tylko kwestia tej chłodni akumulatorowej. Czasami ta systemy automatyki, które zarządza takimi obiektami, w ogóle nie przewiduje takiej sytuacji, że na zewnątrz może być chłodni. I zamiast wykorzystać w nocy, czy w momentach, kiedy jest chłodni, schłodzić tą galerię do temperatury, naprawdę, jeżeli mam przykładowo 20 stopni, to jeżeli schodzimy ją do 17 w lecie, to jest rewelacja. Jest sytuacja taka, że w większości przychodzę, a moc się już zaczyna lać. Tak, a chłodzimy tą galerię przez chłodnicę i wtedy akumulować, wiesz, ten chłód, a chłodzić powietrzem zewnętrznym. A my chłodzimy to na pełnym wymienniku, pracuje centrala wentylacyjna i chłodzimy to dalej chłodnicą, która jest, że tak powiem, napędzana przez agregat. To nie jest pierwszy raz. Ale to już jest inna historia. Kiedy ja słyszę o tym, że przecież najemca za to płaci. To jest inna historia. To można, nad tym trzeba się na pewno zastanowić, nad tym na pewno czasami trzeba usiąść przed tą nawet wizualizacją, która pokazuje cały obiekt i można dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy. Ta obsługa, która tam jest, na pewno zdaje sobie sprawę w większości przypadków, tylko czasami niewielkie zabiegi mogą zaoszczędzić duże pieniądze. Tak, i właśnie tutaj chciałem przedstawić taki inny trochę obiekt, tutaj nasz wrocławski oczywiście, któremu proponowałem zmianę systemu, istniejącego systemu. On mnie poprosił o audyt, przygotowanie takiej koncepcji. No i być może to się zrealizuje. Przejdźmy do następnego slajdu. Powiem jeszcze, zanim zaczniesz, to, że obiekty ze względu na ich powierzchnię i na masę powietrza, czyli na przestrzeń, mogą też dobrze pracować jako akumulatory ciepła, jak i chłodu, zaczynając od naszych mieszkań. Tak, jak najbardziej. No tutaj akurat jedno z zadań w przypadku tego obiektu było, żeby policzyć, czy możliwość akumulowania mocy chłodniczej w przegrodach budowlanych spowoduje to, że niewystarczająca moc chłodnicza dla tego obiektu dzięki tej akumulacji w okresie nocnym pozwoli nam na przetrwanie z temperaturą w biurowcu nie wyższą niż 25 stopni, jeżeli na dworze będzie nawet 37, bo takie temperatury u nas w WCR jak najbardziej się już w tej chwili zdarzają. Okazało się, że akumulując w przegrodach budowlanych, czyli w nocy obniżamy temperaturę w stosunku do docelowej o 1,5 stopnia i jesteśmy w stanie przetrwać mimo deficytu mocy chłodniczej wynoszącego około 600 kW. Akurat tam było zainstalowane 2,3 MW mocy chłodniczej. Nie było już miejsca na to, żeby zainstalować kolejne urządzenia chłodnicze, bo tak naprawdę to w takich obiektach, jak wiesz, tylko już dachy zostały do dyspozycji, a już na dachu się tam nic nie zmieściło. No i teraz co możemy zrobić? No, mamy tutaj założenia dla tej całej naszej instalacji chłodniczej. Ten współczynnik, ja ci powiem, skąd się wzięło ten deficyt mocy, bo ktoś, nie wiem na podstawie czego, przyjął współczynnik zmniejszający dla źródła 0,7. No widzę właśnie. I to jest ten problem. I później się pojawia deficyt, nie wiadomo skąd. Ja popatrzyłem w stronę północnej. On się pojawia z tego właśnie współczynnika. I tu mamy kłopot. No i teraz co możemy zrobić? Przejdźmy dalej.
Pozwoliłem sobie zrobić bardzo dokładny bilans, bo audytowałem ten obiekt. Sprawdziłem sobie, w jakich godzinach, jakie są zyski ciepła, nasłonecznienia, przez przegrody budowlane, przez okna i tak dalej, akumulacje. To wszystko nam zaczęło wychodzić i widać już, w jakich godzinach nam występuje pik. Ten pik trzeba jakoś pokryć. Więc co dalej? Przejdźmy do kolejnego slajdu. Jeżeli zastosowalibyśmy akumulacyjną chłodnię wody, gdzie moglibyśmy te 11 ton lodu zgromadzić, to jesteśmy w stanie ten pik pokonać. Tylko że nam jest potrzebne 5 km wężownic. No dobra, ale gdzie to znaleźć? Więc na szczęście takie akumulacyjne chłodnie wody jesteśmy w stanie umieścić na parkingu na dole kosztem kilku miejsc parkingowych. No to nieźle. Jest to jakiś pomysł i nad tym właśnie debatuje zespół tych właścicieli tego budynku i prawdopodobnie to będzie ten kierunek, bo u nas temperatura nie będzie spadać, tylko co będzie rosnąć. Raczej nie. To jest tylko kwestia czasu, kiedy staniemy pod takim czymś, że co, zmieniać urządzenia na większe? No dobrze, ale gdzie je zainstalować? Kolejne konsultacje z projektantami konstrukcji, no bo to jeżeli będzie większe, to będzie więcej ważyć. Tutaj jeżeli mamy akumulacyjną chłodnię wody, kosztem kilku miejsc parkingowych, to nie jest jakiś kłopot, żeby to akurat zrealizować w taki sposób. I teraz chciałem jeszcze przejść do analizy, co nam to jeszcze da. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Więc tak, możemy zmniejszyć instalację o 700 kW. To już jest sporo. 800 kW mocy chłodniczej. Daje to nam jeszcze redukcję przyłącza elektrycznego 44 kW. No super, fajnie. Ponieważ dosyć dawno temu robiłem tą analizę, jak to się przełoży na pieniądze i wtedy cena za megawattogodzinę to była 150 zł. Teraz to musimy... Oj, teraz to jest więcej. Ponad 600, jak nie 1000 zł czasami. Właśnie, czyli tutaj... Sprawa finansowa się zmieni. Ja zawsze to przeliczam na megawattogodziny i jakie możemy mieć oszczędności po to, żeby być niezależnym od tego finansowego, powiedzmy, aspektu. Bo jeżeli sobie przeliczymy na kilowattogodziny, to wtedy tylko wymnożymy sobie przez aktualną stawkę. Ale to, co jest jeszcze ciekawsze, bo jak zareaguje urządzenie chłodnicze, które jest zbudowane to jest wymiarowane na szczyt. Będzie pracować na szczyt, później oczywiście zapotrzebowanie na moc chłodniczą spada, to wyłączają się kolejne tam sekcje czy obiegi chłodnicze. Fajnie, super, ale przyłącze elektryczne mi się nie zmieniło. Teraz, skoro pracowaliśmy w piku, to pracowaliśmy właśnie wtedy, kiedy są najbardziej niekorzystne warunki. Czyli przy tej temperaturze powietrza zewnętrznego 37 stopni. To już jest naprawdę bardzo niekorzystnie dla urządzeń chłodniczych. Teraz jeżeli byśmy pracowali przy niższej temperaturze w nocy, jesteśmy w stanie taniej zakumulować tą moc chłodniczą właśnie w lodzie. Dlaczego nie? Dla klimatyzacji to w czym problem? No i to nam daje wzrost współczynnika efektywności z 2,68 do 3,05. Akurat tam były urządzenia dosyć takim niezbyt przyjaznym czynnikiem, bo to był czynnik 134A. A, czyli taki bardziej wysokotemperaturowy do ogrzewania. Do klimatyzacji powiedzmy jest w porządku, ale jeżeli... Samochodowej. Tak. No tam powiedzmy ma to jakąś rację bytu. Natomiast jeżeli byśmy porównali sobie energetycznie propan na przykład do R134A, to bardzo przepraszam, ale... Tutaj nie byłoby powiedzmy 3,05, ale byłoby co najmniej ze 4,2, 4,3. Mhm. Czyli wystarczyłoby jeszcze to zrobić, żeby osiągnąć cel. Ale powiedzmy, że chcemy wykorzystać jeszcze te istniejące urządzenia chłodnicze, które są. Ktoś tak, żeby bez inwestycji. Żeby już aż tak bardzo nie obciążać tego właściciela.
No i to jest jeden z tych pomysłów. Dotarliśmy do końca pierwszego etapu. Zobaczymy, jakie tutaj mamy pytania, czyli standardowe pytania, gdzie będzie prezentacja materiałów. Będzie dostępna na stronie Telewizji Dolnośląskiej Inżynierów. Wisła już ciepło, miło nam. Super, u nas też już jest ciepło. To teraz przejdźmy może do pojemności magazynów energii. Czy to w ogóle się opłaca? Wzięliśmy na warsztat taki dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych. W instalacji podłogowej zasilanie takiej instalacji 35 stopni, powrót 30 stopni. Powiedzmy, że ten dom nie przeszedł modernizacji i takie zapotrzebowanie na ciepło ma 10 kW. Zapotrzebowanie na moc grzewczą. Na moc grzewczą 10 kW. Natomiast przy temperaturze obliczeniowej było to minus 20. Tak. Więc przyjęliśmy taki bardzo skrajny przypadek. Można powiedzieć, bo u nas te temperatury troszeczkę są wyższe. No, ale... Tak, ale tak przyjmijmy. Mamy akumulację, chcemy zakumulować ciepło w wodzie. Tak. No bo to jest popularny sposób, prawda? Kupujemy sobie zbiorniki w kilku znanych tam firmach. No i pakujemy ten zbiornik. Przy czym my jeszcze korzystamy z taryfy tak zwane G12W, czyli dwutaryfowy system z weekendowym. Z weekendem po niższej stawce, gdzie cena za kilowatogodzinę wynosi 40 groszy. I ten czas, gdzie ta stawka niższa obowiązuje, to jest od godziny 13 do 15, od 22 do 6 rano, czyli przez jakieś 10 godzin. Poza tym czasem ta stawka wynosi tam 80 groszy. Wyliczyliśmy, że na taki dom, żeby to zakumulować, czyli przeżyć te 14 godzin, w tej wysokiej stawki potrzebujemy 140 kWh. I porównaliśmy dwa akumulatory, o których nie było, nie wspomnieliśmy, bo jeden wspomnieliśmy jako buforze ciepłowody, ale drugi wykorzystaliśmy jako akumulator PCM, czyli w tym przypadku może być to parafina, może być to inna substancja. Tutaj akurat widzę, że wpisałem parafinę, natomiast tutaj jest troszeczkę inna substancja, porównywalna substancja do parafiny. I wyszły nam następujące wyniki. Ciekawe wyniki. Wyszło nam, że jeżeli byśmy chcieli ten magazyn zrobić z wody, z ciepłej wody użytkowej. Z wody. A instalacji grzewczej. Chcemy instalacji grzewczej. Tak. To potrzebujemy 13 metrów sześciennych. To dobrze, to całkiem nieźle, nie? To taka cysterna. Tak. To ile tych zbiorników trzeba? A będziemy mieli gdzie mieszkać? No nie. Ale będziemy mogli zmagazynować to ciepło. Będziemy mogli. No wiesz, no, garaż. garaż. My się pożegnaliśmy w tym momencie. Ale zrobiliśmy identyczny akumulator, tylko że materiałem zmiennofazowym. Jest. Materiał, który ma 205 kJ na kilogram. I to mamy znowu przemianę autentyczną. Tak, i znowu jest przemiana autentyczna. I tutaj już wychodzi całkowicie inna wartość. No tutaj już wychodzi trochę mniej, powiedzmy te 3 metry sześcienne, ale to przetrwamy już 14 godzin. 14 godzin na 3 metrach sześciennych. Czyli musisz zmienić swój duży samochód na mały samochód. Ale będziesz miał dalej garaż. Ale dalej będę miał garaż. Nie, że nie będziesz miał garażu w ogóle. Tak. A poza tym basen ciepłej wody, tylko tak na dobę. A przeliczyliśmy, nie przeliczaliśmy strat jeszcze. Nie przeliczyliśmy strat. Tak samo nie przeliczyliśmy to dla minus 20, czyli dla takiego skrajnego przypadku. Nie, no przeliczyliśmy. No tak, mówię, że przeliczyliśmy, nie przeliczyliśmy tego dla minus 7, więc tam minus 8. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że są rozwiązania, które jesteśmy w stanie wykorzystać, które objętościowo są nawet więcej niż 50, no, dużo razy, dziesięciokrotnie czasami nawet mniejsze pojemności, tak, występują przy tych. Bo tutaj akurat wzięliśmy tylko pod uwagę jeden z materiałów, natomiast zaraz pokażę Państwu tabelę, z których materiałów można korzystać, które są naturalnymi materiałami, tak jak tłuszcze zwierzęce, tak jak
wspomniana tutaj parafina. Może przejdziemy dalej. Niektóre nawet sugerowałyby, dlaczego my robimy sobie taki zapas na zimę, nie? Tak, to już tak. Też magazynujemy. Magazynujemy energię, czyli tak. Podglądamy naturę w dalszym ciągu. Tutaj mam, przedstawiamy kilka takich materiałów PCM. To są naturalne materiały z różną temperaturą topnienia i przy tej różnej temperaturze topnienia mamy różną energetyczność cieplną. I to jest na przykład jeden z tych najlepszych materiałów, tak patrzę się pod tą podłogówkę, no to widzimy tam 38-39 stopni, mamy 174 kJ na kilogram. No to tak średnio, nie? No średnio, no. Parafina ma chyba lepiej, nie? Parafina ma lepiej, zresztą zaraz pokażemy parafinę. Niektóre parafiny są różne, mają różne też temperatury przepięcia. I są chyba tanie. Zresztą nawet chyba policzyliśmy to. Tak, no ale nie wiem, bo to teraz już zaczyna być z tym dramat. Nie wiem, zrobiłeś już zapasy z niczym. Nie zrobiłem. No, wiesz, niestety, ale parafina jest używana do tych materiałów PCM. Tak właśnie. I my się dziwimy, dlaczego teraz te znicze są coraz droższe. Tak, tutaj przykładowy materiał, związek chemiczny, któryśmy zastosowali. Jest to też naturalny produkt. Ten związek służy do produkowania kremów. Jest to tani tłuszcz, natomiast no, on był tylko w formie przykładu. Tak. Natomiast ta część, czyli na przykład parafina C20, która tutaj jest chyba mianem za taką najbardziej, należy przyjrzeć jej dokładniej, ponieważ po pierwsze fajną ma temperaturę topnienia 36,7 i dwie... jeszcze ona krzepnie. Tak, tak. Albo to mniej, albo krzepnie. Natomiast te ciepło generacji, raczej magazynowania wynosi 246 kJ na kilogram. Czyli jest to... Nieźle, nie? Ale powiedzieli, że woda ma 333. No szkoda, że nie możemy je zamrażać. Wiesz, ostatnio moja studentka stwierdziła, że wodę schodzi z plus 4 do minus 4 stopni. Aha, to dobrze. Czyli zmierzamy chyba w złym kierunku. Chyba tak. No ale no co, mamy różne materiały, tak naprawdę to ta lista nie jest wyczerpana, przytoczyliśmy tutaj akurat źródło, które znalazłem, moi koledzy z Politechniki Gdańskiej, ale jeżeli Państwo myślą, że nie pracujemy na Politechnice Wrocławskiej nad materiałami PCM, to zapewniam Państwa, że tak. Zresztą dzisiaj odbywało się seminarium w mojej katedrze techniki cieplnej. I jeden z młodych kolegów właśnie przedstawiał swój materiał PCM. Więc myślę, że warto zajrzeć też na stronę naszej katedry. Myślę, że tam też będą dostępne te materiały do pobrania. I warto się nad nimi zastanowić, bo magazyny energii, jak widać tutaj, jeżeli tam nam wyszło przy 205 kJ na kilogram, jesteśmy w stanie już zmniejszyć ten cały magazyn ciepła do 3 metrów sześciennych, to tutaj... Przy 246 to sądzę, że będzie dwa albo poniżej nawet 2 metrów. Albo poniżej 2 i mamy szansę na przetrwanie 14 godzin. 14 godzin, tak. Teraz tylko musimy znaleźć turbinę wiatrową na zimę, bo raczej panele fotowoltaiczne to nie bardzo, prawda? Tak, tylko tutaj nie uwzględnialiśmy akurat paneli, tylko tą drugą taryfę. Jasne, tak? Tutaj tylko była druga taryfa. Natomiast ja bym tak osobiście oglądał tą taryfę G13, bo bardzo interesujący produkt powstał, czyli już chyba od jakiegoś czasu, że 3-strefowa jest taryfa. I w tym czasie, co przebywam w domu, ona nawet schodzi poniżej 27 groszy za kilowatogodzinę. Z przesyłem bodajże. Ale to jest temat na... No jasne, to nie jest temat na dzisiaj. Na dzisiaj. Natomiast no przechodzimy do zalet i do wad takiego magazynu energii. No bo każdy magazyn ma swoje zalety i swoje wady. No niestety musimy się liczyć z tym, że potrzebne nam miejsce. Tak, jest miejsce, tak, to nie jest małe urządzenie. W przypadku ciepła musimy zwiększyć moc źródła ciepła. To nie jest akurat w przypadku instalacji chłodniczej. My zmniejszamy źródło mocy chłodniczej. A tutaj musimy powiększyć źródło mocy grzewczej. Tak. Chcemy zmagazynować. Odwrotnie. Tak. Zwiększenie tak samo instalacji hydraulicznej, no jest, się to kroje, bo przesyłamy inną energię cieplną. Tak. To w przypadkach będziemy mieli. Czyli tak samo armatura hydrauliczna, która idzie też, zwiększa się. To mamy koszty inwestycyjne. Tak. Jest inny
Tak. Na pewno będzie większy od ten magazyn, tutaj nie ma opcji. No plusy mamy na pewno takie, że nawet jeśli się zmienią ten czas tej taryfy G12 lub się wydłuży, skróci, to mamy już jakiś tam bufor energii, którym zawsze możemy ten impuls dać, czyli nie musimy brać tej najwyższej stawki energetycznej. W okresach przejściowych wspomóc się tam panelami fotowoltaicznymi czy jakimś innym źródłami energii, choćby wiatrowej, chociaż to jest u nas mało popularne, bo nas wiatry nie wieją. Ostatnio oglądałem taki dosyć... U nas wiatry nie wieją. Nie, to na tej naszej wysokości. To wiesz, gdy mieszkamy. Tak, 10 h, nie? Tak. Dalej nas boli 10 h. Tak. Więc generalnie z tego, co z tego energii nie będzie, chyba że nie, pójdziemy w górę. Jasne, że nie. Oczywiście, że nie będzie. Jak może być energia, skoro 10 h. Ale możemy wykorzystać taki magazyn energii, na przykład do nadprodukcji, w momencie, kiedy mamy nadprodukcję energii w sieci, co teraz niektórzy doświadczają mający panele fotowoltaiczne, że mi się wyłączają, możemy zawsze trochę tej energii skumulować, tak. I nawet się zastanowić, czy w późniejszym czasie nie wykorzystać do ciepłej wody użytkowej. Popatrzcie, jakbyśmy skumulowali taki magazyn energii, podnieśli tą temperaturę albo zaprojektowali go w ten sposób, żeby troszeczkę wyjść poza zakres tych 50 stopni, 60, to już masz dobrą ciepłą wodę użytkową. Ponieważ jestem chłodniarz, to ja ci mogę zapewnić, że jak się pojedzie do Austrii czy do Szwajcarii, to tam naprawdę gospodarstwa rolne, praktycznie nie ma tam instalacji chłodniczych, które by były zbudowane na tą docelową moc. Wszystko to jest mniejsze i jest ice bank. Czyli musimy za każdym razem kumulować swoją energię, swoją moc chłodniczą i w ten sposób jest to robione. I to nie jest nic dziwnego, ponieważ oni wykorzystują tą własną energię wyprodukowaną przez własne źródła OZE. No i nie płacą za ten plan. Da się. Czyli da się. Da się. Teraz porównaliśmy ten magazyn energii w latach zwrotu w czasie. Ogrzewczej. Mówimy o magazynie, tak, o magazynie energii grzewczej. Z założenia, że korzystamy z taryfy G12, gdzie różnica wynosi około 30 groszy między tą taryfą w tej lepszej, w lepszej cenie, a w tej normalnej cenie, którą my dzisiaj płacimy. Ja płacę dzisiaj gdzieś około 70, czy 67, czy 70 groszy za kilowatogodzinę, no to mamy 30 groszy zapasu, co daje nam zwrot przy normalnym, czyli naszych 12 zbiornikach, czy tam nawet 13 zbiornikach po metrze sześciennym, no bo te zbiorniki nie można samemu wyprodukować, to trzeba gdzieś kupić, trzeba gdzieś tam dostarczyć, więc koszt inwestycji jest na poziomie gdzieś 120 tysięcy. No, to jest taki szacunkowy koszt, ale generalnie licząc... Nie, to jest realny koszt, rzeczywiście. Tak. To będzie. No, to 8 lat zwrotu. Na sam magazyn, tak. No, w przypadku PCM już to wygląda już trochę lepiej. Nie, już wygląda tak, super. Już 5 lat już. Nie wiem, jak będzie z tym, z parafiną. Czy te... Parafina w tej chwili za tonę nam wychodziło ile? Prawie... Za tonę nam wychodziło 10 tysięcy. 10 tysięcy złotych za tonę. Nawet 13,5 tysiąca za tonę parafiny dzisiaj nam wychodziło. Tak. To trochę sporo, ale... No, tutaj nawet więcej daliśmy, żeby nie było tak drastycznie. No, natomiast widać już, że jest to dobry kierunek. Tak, i nikt właściwie nie mówi o tych magazynach PCM-owych. One tam gdzieś istnieją, dopiero wiesz, kiełkują, a my to znamy już od wielu wieków, więc tak naprawdę... Ja odkładam swoją parafinę na paszku już jakieś 20 lat. Nie potrzebuję mnie energii. Jakieś inno. Okej, widzę, że dalej od Państwa pytań nie mamy, więc albo... Albo zanudziliśmy, albo po prostu temat jest nowy i mało znany na rynku magazynów energii. Teraz przejdziemy do najczęstszych problemów związanych z błędnym doborem magazynu lub niewłaściwym wykonaniem tego magazynu. No i tak fundamentalne pytanie jest zawsze, czy ten magazyn i co ma na celu taka budowa magazynu, co w zamian za tą budową idzie. Co chcemy zrobić z tym magazynem? Czy chcemy tylko na potrzeby własne, czy myślimy o jakiejś produkcji, która będzie się za chwilę odbywać? No, to jest ważne pytanie, czy ten magazyn w ogóle jest nam potrzebny.
No właśnie, bo już chyba też nie raz spotkałeś urządzenia chłodnicze z budowanymi systemami odzysku ciepła, tylko nie ma gdzie tego ciepła spożytkować, prawda? Tak. No, to tutaj pierwsza rzecz to jest, czy my potrzebujemy magazynować energię. Czy w postaci ciepła, czy w postaci mocy chłodniczej. I co chcemy przez to uzyskać? Jeżeli ten cel jest błędnie sformułowany, to nie ma szans na realizację właściwej instalacji. Jeżeli mamy budynek użyteczności publicznej, powiedzmy galerię handlową, chcemy zakumulować moc chłodniczą, jest to dobry kierunek. Ale jeżeli to będzie, powiedzmy, jakiś budynek, który będzie użytkowany ciągle, to ten magazyn energii, mówimy o magazynie mocy chłodniczej, może nie ma sensu. Prawda? Niepoprawny dobór temperatury topnienia do temperatury zasilania odbiorników. Oj, to z tym mamy wielki problem, bo bardzo często się zdarza, że niestety ktoś chce zmienić reguły termodynamiki, czyli chce na przykład ogrzać coś czymś zimniejszym, co jest raczej błędnym pomysłem, albo chce coś ochłodzić czymś cieplejszym. Więc błędne założenie temperatur też niestety kończy się źle. Tak, tutaj w przypadku tych naszych substancji, czyli tej naszej parafiny, no to są różne rodzaje tej parafiny. To nie, ona nie topnieje zawsze w jednej temperaturze, więc z myślą o zastosowaniu takiego wymiennika musimy się zastanowić, do czego nam ten wymiennik czepia. Do ciepłej wody użytkowej nie wykorzystamy wymiennika, no którego topnieje jest 37 stopni. Tak, 38 stopni, tylko raczej będziemy szukać coś, co już w okolicy topnieje około 60 stopni. Dokładnie. Tak, tak samo nie będziemy szukać czegoś, co to nie w okolicy 90 stopni, bo to będzie za wysoka temperatura, żeby nie poparzyć się. Tak, on dzisiaj akurat rozmawiałeś przez telefon, no, posłuchałem tą informację na temat temperatury ciepłej wody użytkowej o 90 stopniach. Tak, którą się haczył w pewnym zakładzie. Tak, natomiast błędna budowa magazynu też. Tak. I jeżeli korzystamy, tak jak wspomniałem na samym początku, że mamy pompy ciepłogruntowe, które moglibyśmy wykorzystać jako magazyn, natomiast bez badań geologicznych, bez sprawdzenia, co tam się dzieje pod tą ziemią, nie jesteśmy w stanie tego magazynować. Nawet gdybyśmy prowizorycznie ten chłód wyrzucali na zewnątrz, żeby go tam zmagazynować trochę w lepszych warunkach, przypuśćmy, że taki teoretyczny przykład, że jest jesień, jest jakiś w dzień, kiedy nas nie ma 16 stopni na zewnątrz, w nocy zazwyczaj ta temperatura spada poniżej zera, więc te 16 jest fajnym elementem, gdzie można wrzucić ten chłód, a zmagazynować ciepło pod ziemią. Tak. Czy taka operacja, uważasz, byłaby pozytywna? Jeżeli mamy oczywiście sprzyjające badania, znamy przewodność gruntu, znamy gęstość, wiemy, z czego się składa, co powinno być zrealizowane na samym początku przy decyzji o takiej inwestycji. Być może to ma sens. Ale bez tego po co to robić? Narażamy się na błędną budowę magazynu. Czyli lepiej twoim zdaniem jest wybudować magazyn w innej formie, na przykład tak jak tutaj pisaliśmy z PCM, substancji z... Mamy panowania nad tym. Wiemy, gdzie ono jest. Jesteśmy w stanie coś zareagować. Jesteśmy w stanie coś naprawić. W gruncie nie za bardzo według mnie mamy możliwość reagowania na to. Ja raczej bym był daleki od tego. Od tego magazynowania. Skupiłbym się na czymś, co jest dostępne, powiedzmy, do akcji serwisowej, czy do jakiejkolwiek naprawy. Nie wyobrażam sobie realizacji jakichkolwiek napraw w minkach gruntowych pionowych. No, teraz czwarty punkt. Z tym ostatnio mam bardzo dużo problemów. To jest niedopasowanie magazynu do źródła ciepła lub źródła mocy chłodniczej. No właśnie. Rozważmy ten przypadek urządzenia chłodniczego. Co się stanie, jeżeli magazyn będzie zbyt duży w stosunku do naszego źródła mocy chłodniczej? Nie będziemy w stanie pokryć tego podstawowego naszego zapotrzebowania na moc chłodniczą. Czyli błędnie sporządzony histogram prowadzi nas do tego, że dobierzemy zbyt małe urządzenie chłodnicze, które nie pokryje tego podstawowego naszego zapotrzebowania, wobec czego też nie będzie w stanie przygotować tej mocy chłodniczej na
akumulację na pokonanie piku. A tutaj akurat jeszcze sytuacja jest dosyć prosta, bo byśmy musieli dołożyć odpowiednie urządzenie chłodnicze i, to, no i wtedy jesteśmy w stanie coś uratować. Tak się nieraz też robi. Równie dobrze można popatrzeć od drugiej strony. Taki zakład, powiedzmy, zaczyna, no, przejął, powiedzmy, kolejnych tam odbiorców mleka. I to w tym momencie, no co, magazyn ciepła jest za mały, magazyn mocy chłodniczej jest za mały, urządzenie chłodnicze jest za małe. Musimy rozbudować, ale nie mamy możliwości rozbudowania magazynu. W tym momencie jedyna możliwość jest przygotowanie albo kolejnej sekcji akumulacyjnej chłodni wody, albo na powrocie z instalacji musimy zainstalować jeszcze dodatkowe urządzenie chłodnicze chłodzące tą wodę powrotną. No to jest kłopot za każdym razem. Ty znasz kłopoty z tej strony, ja znam ze swojej strony, czyli od pomp ciepła. U mnie kłopotem jest na przykład notoryczne stawianie zbiorników, tak zwanych buforów o pojemności 150-300 litrów do takiej pompy ciepła, która ma moc 10 kW i zład wody w domu zazwyczaj wynosi po 150 litrów, czyli ja mam 500 litrów na taką małą pompę ciepła, która praktycznie przy temperaturze zerowej albo nawet minus 7, ona już nie ma tych 10 kW, tylko to jest strata około 30-40%. Ona ma tej mocy, nie wiem, z 6 kW i wtedy załączają się grzałki i dogrzewają ten bufor, ten zład wody. I to idzie klient po prostu w stratę, bo naczytał się informacji na różnych portalach społecznościowych, że bez buforu urządzenia cieplne nie działają, czyli pompy ciepła. No to tutaj robiliśmy ten przykład przed chwilą, przekazywaliśmy, ile byśmy musieli zmagazynować tej mocy, żeby osiągnąć cel, czyli żeby skorzystać z własnej energii, czy tam G12, czy G12W. No dobrze, no to mamy potworną ilość wody, która nam jest potrzebna. To może trzeba postawić inne pytanie. Ten bufor 150-litrowy, o którym mówiłeś, to jaki on ma cel? Bo dla mnie on nie ma żadnego celu. Jeżeli ten bufor, czy... Bo ja rozumiem, że... Już mi się przypomina bufor... twoją odpowiedź, to wstawmy go do pokoju. Tak, to jest dobry pomysł. Trzeba się przyzwyczajać. Tak. No, ale kwestia jest taka, do czego on ma nam służyć? Czyli jeżeli on ma podtrzymać, powiedzmy, zaopatrzenie instalacji CO, w ciepło, w momencie, kiedy zawód tej drogowy skierował cały skutek grzewczy, całą moc grzewczą pompy ciepła na produkcję ciepłej wody użytkowej, to ten bufor, jak mówisz, a dla mnie to jest sprzęgło hydrauliczne, bo to by miało możliwość tylko mniejszej objętości. Ale mamy sprzęgło hydrauliczne trochę za małej objętości, ale dobrze, przez te pół godziny, trzy godziny jest nam w stanie zaopatrzyć jeszcze instalację CO. Dobrze, niech to będzie. Ale jeżeli to ma być jakaś instalacja CO i to sprzęgło hydrauliczne o tak małej objętości ma tam być i jeszcze do tego mamy instalację sterowania, gdzie patrzymy tylko na spadek temperatury w sprzęgle hydraulicznym o zbyt małej objętości i nagle się okazuje, o, nie osiągamy tej temperatury, wchodzą natychmiast grzałki. Dlaczego? Po co? To znaczy, że jednak instalacja sterowania jest tutaj delikatnie mówiąc niedoskonała. Czyli jeśli mamy ten zapas mocy, przyjmując przy minus 7 stopniach i ten bufor dobierzemy dla tej temperatury, czyli wtedy cały zład wody i ta pompa sobie poradzi z tą wydajnością cieplną, żeby nie korzystać z tych grzałek, to jest to wskazane. Natomiast to jest wskazane. Jeśli jest taka sytuacja, że jest źle dobrany bufor, czyli jest za duży do mocy ciepła, no to lub całkowicie za mało, że za małą ilość wody mamy, no to wtedy Tak, no to też będzie wyglądało jak podgrzewasz przepływowe wody. Tak, też wejdą do pracy grzałki. Tak. Ostatnio widziałem takie sprzęgło hydrauliczne, grzałką elektryczną. To sobie przypomniałeś. Tak, 5 litrów? No chyba 3-7 litra na to było sprzęgło hydrauliczne. No nieważne, w każdym razie... To czuje się prostsze. Reasumując,
zawsze, zanim dobierzemy taką pompę ciepła albo chcemy do niej dobrać sprzęgło hydrauliczne, czy tam bufor w postaci zbiornika, no to musimy mieć... Wracamy do punktu 1, czyli określanie celu. Określanie celu tego zastosowania. Czy traktujemy to nasze jako akumulator ciepła, czy bardziej akumulujemy to ciepło na przykład w domu. Czasami się zdarza, że lepiej w domu zakumulować to ciepło. Lepiej w przegrodzie budowlanej. Mamy tak dużo większą masę. Tak. I może warto tam. To jest do zastanowienia. Dokładnie. Może dla projektantów tutaj z naszej izby, którzy... No, myślę, że spokojnie, oczywiście. I oni też powinni się z tym zmierzyć. Nieodpowiedni materiał magazynujący. No to, co o tym mówiliśmy, czyli na przykład no tak, woda, no, która jest nieodpowiednia. Tak, albo PCM o nie tej temperaturze, co trzeba, albo ktoś nam sprzedał inny PCM, o którym nie mam pojęcia, co to jest. No, albo wiesz, jest zasadowa woda, która nam zaczyna zżerać ten zbiornik od środka. No niestety, niektóre no, PCM-y, powiedzmy, które są używane w chłodnictwie, czyli solanki, reagują bardzo, bardzo korozyjnie. Szczególnie mówimy tutaj o solance wapniowej, COCl3, wow, to praktycznie można to tylko z kwasami porównać. Hmm. Mhm. I ostatni, brak odpowiedniego miejsca na magazyn. Czytałem właśnie, do pokoju nie, czytałem dzisiaj, dostałem taką informację od kolegi tutaj z Kalisza, który pisze mi, słuchaj, mamy takie miejsce na magazyn, Regi Shopa jest na zewnątrz. Nieźle, możemy to przebudować, zrobimy z tego po prostu komorę chłodniczą i wtedy też włożymy tam do środka zbiorniki. Mamy, nie, no wiadomo, ale trzeba włożyć koszty. Zobaczmy, czy mamy jakieś intrygujące pytania. Czyli cały czas, czy zbiorniki wody hydrantowej nadają się? Dzisiaj o tym mówiliśmy, o tych zbiornikach wody hydrantowej. Tak, oczywiście nadają się jako magazyn energii, jak i cieplnej, tak i chłodniczej. Takie magazyny są często niewykorzystywane. Chyba nie znam takiego obiektu, co by było. No właśnie, dziwi mnie to, bo one są. Masz jeszcze zbiorniki PPOSZ bardzo często. Mhm. One mogą służyć do takich celów bez żadnego problemu. Mhm. Czy ta woda jest cieplejsza, czy jest zimniejsza, dla spraw przeciwpożarowych nie ma znaczenia. Ważne, żeby była mokra, prawda? Tak. No i dlatego tutaj zaproponowałem jednemu klientowi, żeby wykorzystać to, co ma. Ale popatrz, jakby to dobrze się sprawdzało w takich galerach. Po pierwsze, w galerach są duże takie zbiorniki. Po drugie, one są całkowicie niewykorzystane. I teraz ciepło, nadmiar ciepło możesz tam wysyłać. Jak najbardziej. I nadmiar... Z większą efektywnością urządzeń. Tak, i nadmiar chłodu tak samo możesz tam wysyłać. Można ograniczyć oczywiście temperaturę, do jakiej nie powinno się schodzić, ale na przykład wtedy wykorzystać pompę ciepła, czyli zwykły chiller, który teraz chłodzi, może ogrzewać. Może. Tak, tą samą wodą z takiego zbiornika. Gdzie mamy pompę ciepła pracujące na pętle wspólną. Tak, ale jeszcze do tego możesz podłączyć na przykład jakieś źródło ciepła, które nie musisz podgrzewać już do 50 stopni, tylko wystarczy do 20 podgrzejesz tą dokładnie wodę. Dokładnie tak. I już energooszczędność jest dosyć duża. Albo nawet do temperatury takiej, która tam jest z otoczenia 16-15 stopni, też to jest dobre źródło w dalszym ciągu jest ciepła. Ponieważ my płacimy zawsze za tą deltę temperatur, czyli delta na zewnątrz, temperatura na zewnątrz i jaką chcemy uzyskać w środku. Czym chcemy wyższą uzyskać w środku, to musimy więcej pieniędzy zapłacić. No, niestety tutaj tego nie. Ale możemy jak najbardziej. Wszystkie zbiorniki PPOSZ, wszystkie zbiorniki retencyjne, to wszystko możemy wykorzystywać jak najbardziej. Jeszcze jakieś pytania mamy? Tak, powtarza się ciągle samo pytanie. Czy transmisja ze szkolenia będzie dostępna, retransmisja, tak, będzie dostępna na stronie tutaj. Widzę, że już od nas koledzy, koleżanki powiedziały, no to wysłały na tę stronę. Jest jeszcze wyżej pytanie. A, wyżej jeszcze jedno jest pytanie, nie zauważyłem go. Już tutaj. Dobry, bardzo ciekawe. Mhm. Przy jakiej kubaturze budynku hotelowego zastosowany akumulacyjny chłodni wody zaczyna się opłacać? Przy jakiej kubaturze budynku hotelowego zastosowanie akumulacyjnej chłodni wody zaczyna się opłacać?
kubatura, to tutaj raczej nie możemy operować kubaturą. Musimy operować mocą chłodniczą. Myślę, że spokojnie od 50 kW zapotrzebowania na moc chłodniczą od takiej wielkości już zaczyna się. Czyli generalnie obiekt, który... 50 kW? Tutaj ile? To no masz tak jeden pokój, 2,5 kW. 2,5 kW. No to może 20 pokoi. 20 pokoi, od 20 pokoi. To już jest taki obiekt, w którym można akumulować energię. No, czyli to taki nawet niewielki obiekt. Zobaczmy, czy jeszcze są jakieś pytania. Nie, nie ma. To lecimy dalej, bo jeszcze trochę przed nami. Tak, teraz wzięliśmy dalszą tą część. Jak prawidłowo dobrać urządzenie chłodnicze lub pompę ciepła pod dany magazyn? No tutaj akurat wróciliśmy do tego naszego domku, który ma powierzchnię domu, powierzchnię 160 m2, ogrzewanie podłogowe z tą temperaturą zasilania 35/30, z taryfą dwustrefową G12, z tymi kosztami, z mocą zapotrzebowania 10 kW i z wielkością magazynu 140 kWh, które musimy zmagazynować w taryfie niskiej, która trwa 10 godzin. No i obliczyliśmy tutaj, że by zapewnić ogrzewanie domu, to potrzebujemy pompa mocy 10 kW. Dodatkowo na ten nasz magazyn potrzebujemy 14 kW. Wychodzi nam pompa 24. I tutaj praktycznie zaczynają się nasze problemy. Tak. Bo my to dobieraliśmy do minus 20. I popatrzcie się, drodzy Państwo, jest takie urządzenie, przykładowa pompa ciepła, którą dobrałem, o mocy 35 kW. Nominalnie przy temperaturze 7 stopni Celsjusza. I to w ogóle jest ciekawe. Dlaczego wszyscy producenci, wszyscy. Przy plus 7 dlaczego podają? Tak. Bo się wstydzą swoich osiągów przy plus 2. Tak. Czyli zgodnie z normą. Zgodnie z normą. Tak, zgodnie z normą. Bo 14511 przed rokiem 2013 to warunki porównawcze tak. Dla plus 7, czyli znakomicie wypasanie morza śródziemnego. Tak, ale nie u nas. Nie. Natomiast ja tutaj skłoniłem się przyjąć urządzenie. Dlaczego 35 kW? Dlatego, że przy minus 7 to nasze urządzenie ma moc, wydajność mocy 21 kW. A przy minus 20 już ma tylko 13,7 kW. To jest nasza moc projektowa, ta minus 20, przy której zakładaliśmy ten magazyn energii. I popatrzcie się, po pierwsze koszt takiej pompy ciepła 35 kW jest już spory. Robi się spory. Nam jest potrzebny 24 kW przy minus 20. Jeżeli byśmy taką pompę kupili, no to praktycznie co? Potrzebujemy dwa takie urządzenia, które pracują przy minus 2, no prawie dwa takie urządzenia, które mają 13,7 kW przy minus 20. Drogo. Drogo, nie? Drogo. A tutaj, jeżeli weźmiemy przy minus 7, ponieważ powiedzmy przez resztę tych dni, kiedy mamy temperaturę niższą niż minus 7, to ich jest niewiele. Mógłbyś pokazać ten wykres? Jeszcze zanim przejdziemy do tego wykresu, bo interesuje mnie jedna rzecz. Zawsze średni współczynnik ciepła w SCOP jest pokazywany przy temperaturach, zazwyczaj on zawsze jest 4, zauważyłeś, że oczywiście. Pokazują nawet 5,26. A tutaj przy tych urządzeniach ten współczynnik COP mamy na poziomie 2,37 i 1,57. Tu jest pokazywany współczynnik COP, a nie SCOP. SCOP jest seasonal. Tak. Czyli bierzemy średnią temperaturę roczną. Fajnie. Jeszcze, a zastanawiałeś się dla jakiego klimatu? No nie. Nie. No to powiem, dla cieplejszego. Dlatego masz 5,26 na przykład. Dla plus 10. Tak. Nie, no, myślę, że plus 7? No myślę, że zdecydowanie nawet wyżej niż plus 7. Ale w każdym razie kłopot jest taki, że jesteśmy wprowadzani często w błąd. Bo jeżeli COP tutaj, i to są rzeczywiste parametry urządzenia, które może pracować do minus 20, jego współczynnik... Powiem ci, że to jest jeszcze urządzenie na czynnik R407, i ma lepsze parametry wody ciepłej, ponieważ przy tej temperaturze minus 20 ja ciągle z tego urządzenia mam 55 stopni na wyjściu. Tak, wierzę. Wierzę, ponieważ
407 nie ma tak zbyt wysokiej temperatury po tłoczeniu. Ten współczynnik efektywności nie jest aż tak tragiczny dla tego czynnika chłodniczego. A ja ci mówię, że dla propanu ja mam 2,2, czyli minus 20, przy tej samej temperaturze, o której chciałeś. Fakt, że to jest minus 20, ale jeżeli byśmy chcieli jakoś w sposób racjonalny dobrać to urządzenie, bo przecież tak, zapotrzebowanie na moc grzewczą wraz ze wzrastającą temperaturą otoczenia maleje, prawda? A współczynnik efektywności na tym będzie rósł. Trzeba tylko spojrzeć jeszcze, ile godzin czy dni w ciągu roku będziemy mieli temperaturę niższą niż te minus 7 stopni, o których tutaj mówimy. Ja o tym zaraz powiem. Właśnie. I teraz, jeżeli sobie spróbujemy coś dobrać, bo nam jest potrzebne 24 kW, ale przy minus 20. Tu mamy 21 przy minus 7. Czyli tak, jeżeli byśmy popracowali przy minus 20 tym samym urządzeniem, które będzie miało 13,7 kW mocy grzewczej, musimy dołożyć jakieś źródło szczytowe. Jakieś tanie źródło szczytowe, ponieważ tych godzin występowania, przynajmniej tutaj dla okresu, dla miasta Wrocławia... To przejdę teraz już ten slajd dalej, to tak. Nasze podsumowanie. Dla warunku tutaj Wrocławia, tych godzin ze średnią całoroczną, 30-letniej, to wychodzi nam gdzieś około 500 godzin. Gdy to minus 7. Jest poniżej minus 7. Żeby było śmieszniej, około 0 stopni, to jak myślisz, ile tych godzin występowania takiej temperatury jest w ciągu roku u nas? 3200. No, tak mówię, to jest 0 stopni. Czyli tych godzin, kiedy będziemy mieli to poniżej minus 7 stopni, jest zdecydowanie mniej. Możemy się zdecydować na, powiedzmy, tą przysłowiową grzałkę jako szczytowe źródło ciepła. Będziemy oczywiście w tym czasie pracować z niższą efektywnością, musimy, już nie będziemy pracować z COP1-68, tak jak tutaj pokazałeś, tylko będziemy mieli jeden. Tutaj wrócimy się tego slajdu. No, ale będziemy pracować też na innej taryfie prądu, prawda? Tak, bo ta taryfa mamy będzie... ten materiał, tak. PCM, który jesteśmy w stanie zgromadzić. Więc dla domów jednorodzinnych pracujących na pompach ciepłach, zwłaszcza przy doborze większości urządzeń na plus 7, jest stosowne użycie taryfy G12. Ekonomicznie stosowne. Zdecydowanie. Jeżeli tylko jest szansa na to, żeby się zaopatrzyć w taki licznik, to trzeba to zrobić. Jeżeli jest taka możliwość. No jest. Tak jak chyba jest. Nie można mówić chyba. Nie wiem. Nie wiem. Nie starałem się ostatnio, więc nie mam pojęcia. Dlatego. To jest rzeczywisty twój wykres, prawda? Tak, to jest wykres mierzony tutaj chyba bodajże dwa lata wstecz. Dwa lata wstecz, to był w lutym, bo teraz nie osiągnęliśmy chyba nawet w styczniu, w grudniu minus 15. Bo tutaj jest taka najniższa temperatura. Zauważyłeś, że ta temperatura rzeczywiście ona się utrzymuje, nawet bym powiedział powyżej minus 7. Ona tak jest minus 5. Tak. Plus 5 się utrzymuje. Tak. Minus 7 to już rzadko gdzie to. Tak, bo to ta niebieska linia oznacza linię nocy, czyli najniższej temperatury, a to jest ta czerwona linia, to jest linia dnia. I popatrzcie się Państwo, że możemy wykorzystać na przykład ten współczynnik wydajności, który dochodzi tutaj do te COP, naprawdę jest powyżej 3 przy tych 10 stopniach i magazynować tą energię czasami w dzień, jeżeli mamy te 2 godziny. Jeżeli mamy panele fotowoltaiczne, no, albo jakieś inne źródło, ale fajnie by było wyznaczyć taki punkt biwalentny. Tak, biwalentny na pompcie, po kiedy można byłoby tą efektywność energetyczną, kiedy użytkownik mógłby wprowadzić stawkę swoją za kilowatogodzinę. To jest moje pobożne życzenie, ale może się kiedyś spełni. Wprowadza użytkownik sobie stawkę za kilowatogodzinę i pompa oblicza swój algorytm, kiedy jej najlepiej pracować. Plus te dwie taryfy. Rozumiesz? Wprowadza 40 groszy, 80 groszy i ona na przykład przy 15 na zewnątrz, dobra, teraz mam COP tyle, że to 80 groszy jest dalej warte poniżej 40. I ruszam. I to jest myśl. Ciekawe. Musimy coś takiego programować. Nie ma tak. Że ani razu nie spotkałem się z takim algorytmem, natomiast w dzisiejszych warunkach i w dzisiejszej dobie energetycznej, w jakiej się znajdujemy, no trzeba będzie o tym pomyśleć,
i zaraz przejdziemy do takich slajdów, które właśnie o tym mówią. Natomiast zobaczymy, może jakieś pytania mamy, bo oczywiście bez przerwy przedłużyliśmy, żeby dzisiaj tego nie przedłużyć za długo, bo to będzie. Mamy pytanie, czy można wyznaczyć czas zwrotu nakładów inwestycji na magazyn chłodu, na przykład przy instalacji 50 kW mocy chłodniczej? Pewnie, że można. Jestem, że można. Możemy taki przykład rzucić na następnym spotkaniu, tylko musimy jakieś opowiedzieć. Ale wystarczy na przykład prześledzić ten model matematyczny, który zaprezentowałem, można sobie samemu to policzyć. Jest tutaj kompletny model. Moi studenci w ten sposób liczą. A jakiś prostszy model, na przykład? No jeżeli jest prostszy model. Ale jakbyśmy to skompensowali, wiesz, tak jak się teraz, tak jak my wiemy teraz, że instalacja fotowoltaiczna na przykład z 1 kW rocznie wyprodukuje 1000 kW. Czy na przykład dla temperatury, to jest dla temperatury chłodu, zapewne chłodu tutaj mamy na myśli taką temperaturę wody gdzieś około 6 stopni, 6 na 12. Czy taki magazyn można byłoby w prosty sposób przeliczyć matematycznie? Dokładnie tak, jak tutaj wskazałem. Okej. Nie będę cię męczył. Nie, możemy oczywiście, nie, że nie, możemy, no, ale tylko no, generalnie jeżeli mamy dostępny model matematyczny. Wystarczy podstawić tutaj kilka danych, które mamy. Możemy oczywiście do niego wrócić, ale tam jest zapotrzebowanie. Mamy 50 kW, ale czy te 50 kW jest wartością stałą? Bo jeżeli jest wartością stałą, to nie ma sensu robić magazynu. Tak. No. Te 50 kW musiał być wartością sztową, czyli na przykład przez 8 czy 10 godzin. Czyli ten histogram jest konieczny. Histogram jest konieczny, masz rację. Z tobą się zgadzam w 100%. No tak. Do zainteresowanej osoby proszę wykonać histogram zapotrzebowania na moc chłodniczą. 50 kW to mamy pik, powiedzmy, nie wiem, godzinny, dwugodzinny, pięciogodzinny, dziesięciogodzinny. Tak, bo wtedy powstanie nam ta ilość energii, czyli energia to jest wyrażona w kilowatogodzinach, jaką potrzebujemy, a moc to jest moc chwilowa, czyli 50 kW to jest tylko na chwilę. 50 kWh, jesteśmy w stanie powiedzieć, ile taki magazyn może kosztować, natomiast 50 kW to jest dla nas tylko kawałek informacji. To jest za mało. Przechodzimy do takich dosyć nowego tematu, to są inteligentne sieci SG Ready. Tutaj jest taki przykład sieci. Podstawową ideą takiej sieci inteligentnych energetycznych jest uruchomienie urządzeń odbioru energii elektrycznej w czasie, kiedy jest ich nadprodukcja. Czyli zakład energetyczny poprzez swój licznik energetyczny, dokładnie nie wiem, jak to będzie się w Polsce odbywało, wiem, jak to się odbywa w innych krajach zachodnich, wysyła informacje do takich 3-4 tryby pracy. Zaraz pokażę te tryby, ale w skrócie. Wysyła informacje do naszej pompy ciepła lub do naszego magazynu energii cieplnej lub naszego magazynu energii elektrycznej. Teraz masz pobierać tą energię, czyli włącza się pompa ciepła do pracy przy wyższych parametrach, czyli już ta ciepła woda użytkowa nie jest na poziomie 48, tylko idziemy w stronę 60 stopni, tak dokładnie 55, 52 chyba maksymalnie przy takich pompach ciepła. I tak samo, jeśli mamy taki magazyn energii cieplnej, też ta nasza pompa zaczyna doładowywać, ponieważ ta nadprodukcja, która przychodzi z sieci energetycznej, jest konsumowana przez nas. Tak zwane piki na sieci energetycznej, które teraz nam dokuczają poprzez wyłączanie sieci fotowoltaicznych, mają być niwelowane właśnie w ten sposób. Ale jest też druga strona medalu, kiedy tego prądu jest za mało, taki zakład energetyczny też wysyła informację, dobra, teraz zatrzymujemy się, oddajemy energię z magazynów energii i tak samo przechodzimy na magazyn energii cieplnej. Takie jest założenie inteligentnych sieci energetycznych. Natomiast czy my na to jesteśmy przygotowani, to będziemy śledzić, chyba nie mamy wyboru. Te instalacje, które my teraz mamy, w większości pomp ciepła są przygotowane na SG Ready, mają ze styki potrzebne do tej pracy. Natomiast nie wiem, czy wszyscy producenci się dostosowali do tego systemu.
Natomiast na pewno będziemy musieli się dostosować. Z tym przez kilka lat, patrząc naprzód, no, będą to spore wyzwania i dla sieci energetycznych, i dla naszych domostw. No jeżeli chcemy racjonalnie gospodarować energią, to chyba nie ma wyjścia. No bo wszyscy korzystamy z energii elektrycznej, mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o paliwa kopalne, nie tylko z powodów klimatycznych, ale również z powodu konfliktów, więc pozostaje nam OZE. OZE jest, no nie za bardzo mamy wpływ na OZE, prawda? Bo raz wieje, raz nie wieje, raz świeci, raz nie świeci. Musimy tak pracować. To jest przyszłość i to wcale nie taka daleka. Przejdźmy do tego slajdu, później wrócimy jeszcze raz do slajdu poprzedniego, bo właśnie takie cztery podstawowe tryby pracy dla SG Ready, czyli tryb blokady, tryb normalny, tryb podwyższony i tryb wymuszonego włączenia. To są te tryby, które każda pompa ciepła powinna spełniać, przynajmniej dwa z nich, czyli tej blokady i trybu wymuszonego włączenia. To nas nie ominie, czy to będzie pompa ciepła, czy jakaś grzałka elektryczna, czy jakieś inne źródło, ale chciałbym zwrócić uwagę, że fajne rozwiązanie jest, jeśli na przykład taki użytkownik ma na przykład magazyn energii, czyli już tutaj pomijając fakt akurat tego SG Ready, ale jeśli mamy połączony magazyn energii z naszą pompą ciepła, to w godzinach, kiedy ta energia jest tańsza, możemy magazynować tą energię w tym magazynie elektrycznym, czyli wiem, że on ma 10 kWh taki magazyn energii elektrycznej i później w tym podwyższonym czasie korzystać po pierwsze z naszego magazynu, małego magazynu energii cieplnej, który oddaje nam tu ciepło, a po drugie dla domostwa możemy pobierać energię z magazynu elektrycznego na cele mieszkaniowe, czy tam zmywarka, światło, telewizor, bo takie zużycie no, na tym poziomie 10 kWh nam powinno wystarczyć. No tak, tylko że potrzebujemy tego magazynu energii elektrycznej. Cały czas potrzebujemy tego magazynu energii elektrycznej. Jakby nie było, to musimy albo mieć magazyn energii elektrycznej, albo magazyn energii cieplnej. Magazyn energii cieplnej. Popatrzmy sobie jeszcze. Jakieś pytanie mamy? Mamy do dyspozycji instalację fotowoltaiczną 50 kW. Coraz bardziej się opłaca, co bardziej się opłaca? Pompa resublimacyjna czy magazyn chłodu? O, to jest ciekawe pytanie. Idealnie by było, bo jeżeli mamy zapotrzebowanie na moc chłodniczą, to pompa resublimacyjna nam tu nie pomoże. Bo my potrzebujemy mocy chłodniczej. A nie cieplnej. Pompa ciepła nam będzie potrzebna w okresie zimowym. I wtedy z magazynem PCM miałoby to jak najbardziej sens. Ale jeżeli mamy zapotrzebowanie i na moc grzewczą, i na moc chłodniczą, to właściwie w obu przypadkach się to będzie opłacało. A powiedz mi, właśnie wracając do resublimacyjnej pompy ciepła, czy jest możliwość wykorzystania w jakiś sposób energii słonecznej, czy tam, bo ja rozumiem, że teraz te resublimacyjne pompy ciepła troszeczkę się zmieniły, zostały przemalowane na kolor czarny. Zostały przemalowane. Nie? Zostały poanodowane. A, przepraszam, nie zostały przemalowane. Nie możemy malować prawników na resublimację. Tak, bo spada nam wydajność. Nie, o to chodzi. Chodzi o to, że niestety, ale jeżeli spróbujemy sobie polakierować, powiedzmy, proszkowo taki profil, który no, pracuje nam w całym zakresie temperatur możliwych w ciągu roku. Załóżmy, że go pomalujemy na czarno. W okresie letnim, jak myślisz, jaka jest temperatura na powierzchni takiego prawnika? Przy niepracującej pompie ciepła. Nie wiem, no spokojnie ponad 90 stopni. Nie, aż tyle nie. A 65 jak najbardziej. Aha, no tak. Tu już jest sporo, nie? Z kolei w okresie zimowym temperatura odparowania, czyli temperatura powierzchni tego prawnika może spadać do minus 32. Czyli mamy naprawdę
prawie 100 stopni różnicy. Czyli rozszerzono się. Trzymetrowy profil rozszerzy nam się o półtorej, wszystko spadło. 2 mm. Czyli ten cały proszek nam popęka i nam się osypie, będziemy mieli czarny śnieg dookoła. Dlatego muszę anodować parowniki. Mówimy o samych sekcjach, bo oczywiście wieńce malujemy proszkowo. Także no, to jest ta różnica pomiędzy poprzednią generacją pomp ciepła sublimacyjnych a obecną, gdzie właśnie wykorzystałem jeszcze dodatkowe coś, czego nie umiałem we wcześniejszym modelu matematycznym. Stąd te pompy ciepła z czarnymi prawnikami no, mają jakieś 10% więcej mocy niż poprzednie. Przy tym samym agregacie, przy tej samej sprężacy i tak dalej. No to jest do 10% to jest dużo. Za kolor? Tak. Za kolor. Za kolor. Bonus za kolor. No, akurat no, nie spodziewałem się aż tak dużych osiągów. Zrobiłem ten eksperyment 4 lata temu. Od 2 lat produkujemy tylko czarne. Ja chyba wiem, o co tutaj panu chodziło, ponieważ chciałby wykorzystać ten element resublimacyjny, żeby zamiast wysyłać tę część propanu, to dać wymiennik jakiś solankowy i pchać tą solankę do magazynu wody lodowej, a mieć do dyspozycji ciepłą wodę rzutkową. Taką pompę woda-woda. I tutaj w tą stronę mi się wydaje, o tym jest myśl w tym pytaniu. No dobrze, czyli na lato rozumiem, że chcemy zanurzyć ten prawnik wody. Nie, no mamy, dajemy przykład. Jest hotel. Jest hotel. Mamy 50 pokoi. Tak. Mamy 3000 litrów wody, ciepłej wody użytkowej, którą chcemy zmagazynować. Dobrze. Ale potrzebujemy też schłodzić zarazem. I teraz goście biorą prysznic wieczorem. Tak. W obiekcie potrzebny chłód jest w dzień, więc w dzień kumulujemy, znaczy po pierwsze produkujemy, znaczy ja rozumiem, że to była przewymiarowana instalacja i w dzień po prostu za pomocą grzania wody produkujemy dodatkowy chłód w akumulatorze. Tak, najbardziej. No, musiałbym zbudować takie urządzenie, to nie jest jakieś coś szczególnie trudnego. To jest pompa ciepła, woda, woda. No tak, ale tylko w lecie byśmy robili sobie taki system ziemnogrzejny, bo to jest system ziemnogrzejny, jeżeli o to akurat tutaj chodzi osobie zainteresowanej, musiałbym zrealizować akumulacyjną chłodnię wody, a równolegle do tego przypiąć właśnie parownik resublimacyjny, który będzie w okresie zimowym pracował, a w okresie letnim nie będzie pracował. Czyli tak, w okresie letnim nie, to ten chłód będzie przekierowany. Tak. I wtedy dostajemy system ziemnogrzejny. Do akumulowania mamy energii. System ziemnogrzejny, który ma współczynnik efektywności 8. Bo nawet powiem tobie, te systemy hotelowe, jak ja teraz przyglądałem się tym systemom hotelowym, to wyglądają tak, jak klient wychodzi, czyli na przykład wiesz, w dzień opuszcza ten hotel i nie korzysta z tego hotelu, z tego pokoju hotelowego, to te urządzenia wszystkie w tym pomieszczeniu hotelowym się wyłączają, więc to akumulowanie energii można zbierać w akumulatorze energii. Ciepło oczywiście zgromadzone do ciepłej wody użytkowej, żeby na wieczór można było się wykąpać. Kiedy klient przychodzi, wkłada kartę, włącza się ten, natomiast chłodzenie, które jest pobierane z tej chłodni akumulatorowej. Jasne, oczywiście. I bierze prysznic, który się zakumulował w ciepłej wodzie użytkowej. Tak. Można. 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 I możemy takie coś zbudować. Możemy coś takiego zbudować. Będzie to może nie nowatorskie, ale na pewno ciekawe rozwiązanie. No nie jest nowatorskie. Nie, generalnie. Ale rzadko spotykamy. Rzadko spotykamy. Ale mam taki zakład, który nie ma instalacji. Znaczy nie ma kotłowni. Bo została zbudowana, natomiast nigdy jej nie uruchomili. Ponieważ miałem 3 MW mocy chłodniczej, to stwierdziłem, a po co mam ta kotłownia? No bo to do grzania. Tutaj jest jeszcze jedna informacja, że mamy 50 kW energii z fotowoltaiki do dyspozycji. Popatrzcie. To nam mam 50 kW, to sporo mamy energii, nie? Bardzo dużo energii mamy. Bardzo dobrze, że mamy tyle energii, czyli jeżeli te największe moje pompy ciepła mają silniki po 4,5 kW, to 10. A przypomnij mi jeszcze, jaką moc ma ta twoja pompa ciepła przy tych 4 kW? 3 plus 2?
Czy przy minus 20? Przy plus 2. Przy plus 2. Przy plus 2 osiągnęliśmy 18 kW. A przy minus 20? No, w tej chwili mamy 12 kW. No to nieźle, nie ma ponad połowy spadku. Nie. No to widzisz, to nawet dobrze pasuje do naszych, projektowych warunków. Jakbyśmy stawili do pompy do projektowych warunków. Ale nie stawiliśmy. Nie, no bo wiesz, no jednak... Blokowanie produktu. Jednak byłoby blokowanie produktu. Tak. No. Ale w każdym razie mamy bardzo duże możliwości, bo 50 kW to oznacza... To naprawdę przy plus 2 to mamy no, ogromne możliwości, bo mamy... Ile mamy? 12, mamy 10 jednostek, każda po 18 kW. Naprawdę dużo. No 180 kW. 180 kW. No to taki hotel plus 2. No, jeżeli, mamy... jeżeli potrzebujemy na 10 pokoi 25 kW, tak przyjęliśmy z powodu, bo tak się przyjmuje, te pokoje buduje. 2,5 kW. No 2,5 kW na pokój. No to spokojnie setkę pokoi. No, prawie damy radę obsłużyć. Taki zespół 10. No, ja buduję zespoły 8 z 8 jednostek. Mhm. Przynajmniej kiedyś miałem taki pomysł, bo 8 kW to znaczy 8 jednostek to było 150 kW i przy minus 20 miałem prawie 100. To nie. To było dobrze. Nieźle. Jeśli nie mają Państwo już więcej pytań, to byśmy na dzisiaj kończyli, bo dotarliśmy do końca prezentacji. Och, tak więc idziemy dalej. W hotel, który ma restaurację, salę weselną, basen i spa. Wow. A ma kryokomorę? Bo jak nie, to nie jadę. Nie, bo kryokomorę to ma mój przyjaciel właśnie na Słowacji, który mu robię tą kryokomorę. Tak, pamiętam. No, tak. No to dobrze. To da się. Da się. Basen jest chłonny energetycznie. Sala weselna to też jest taki pik, sala weselna, nie? Bo tak, sala weselna okresowo wykorzystywana. Tak, tak. To... Musimy schłodzić, ale nie potrzebujemy cały czas i nie musimy mieć zwymiarowanego urządzenia właśnie na te powiedzmy 300 tańczących osób. Przez 3 godziny, bo później już połowa ma rogi w stole. Tak. Basen jako magazyn. No, no jest to... Znaczy... Ale basen zimny? Chcemy mieć do klimatyzacji? Nie. Dla morsów zimie. Dla morsów. Nie, no, no ale nie, no, wszystko możemy zrobić, tylko musi być... Znaczy, jeśli chodzi o basen, to na pewno panele takie zwykłe na wody mają dużo większą efektywność niż panele fotowoltaiczne z metra kwadratowego. Tej wody produkujemy ciepło i więcej, więc połączenie tych paneli z takiej metody starszej wychodzi dużo lepiej. No teraz na przykład jak już, bo fotowoltaika praktycznie wypadła, a kolektory słoneczne. To teraz co zrobić z tymi kolektorami słonecznymi, które ludzie mają? To też, no teraz akurat mojemu szefowi muszę zbudować pompę ciepła i on mówi, a coś możemy zrobić z tymi panelami? Ja mówię, dobra, włączymy je, nie macie. Do pompy ciepła jakieś źródło. No, a jak dziekan każe, to sługa musi. To trzeba czasami coś zrobić. Więc to wszystko jest do rozpatrzenia, czyli basen jako magazyn energii. Tam ta różnica delta temperatur jest niewielka, więc tam jeśli podgrzejemy ten basen do 38 stopni, masa jest duża. Masę potężną i ciepło właściwie mamy duże. Tak, ciepło właściwie jest duże. Tak, basen jest dobrym miejscem do tego, żeby... No tak, wyliczyliśmy 140 kWh możemy zgromadzić spokojnie. Basen ma więcej niż 12 metrów sześciennych. Jest szansa. Może to być duży basen. No baseny w ogóle to jest ciekawy temat, bo tutaj mamy we Wrocławiu... Sporo takich rzeczy. No, my mamy tutaj akurat Aquapark, który jest wspaniałym przykładem Trigeneracji gazowej. Gdzie tak naprawdę no to
poza biletami, które jest normalnym źródłem przychodu, to Aquapark zarabia na sprzedaży energii i sprzedaje tej energii sporo, energii elektrycznej, jako odpad. Bo potrzebuje ciepła. No, a tam mamy przecież tę generację. Jeszcze chłód do chłodzenia do centrowej drogi. To też mamy, tak. No to ciekawe. Odpadem jest energia elektryczna. Odpadem jest energia elektryczna. Mamy naprawdę duże tutaj, dużo mamy ciekawych instalacji we Wrocławiu. Zachęcam do odwiedzenia nie tylko akwaparku, ale też galerii. Ale trzeba zgadnąć, która. Tak. Tak. Dobrze, w takim razie doszliśmy do końca naszej prezentacji, więc dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że następne spotkanie będzie już po okresie wakacyjnym i zapraszam do dyskusji na czacie, nawet pod filmem komentując, będzie nam miło, jak ktoś zostawi albo jakieś informacje pod względem, jakie tematy go interesują lub co by chciał zobaczyć, to też chętnie douczymy się, doczytamy i następnym razem podejmiemy rękawice.